Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałem przywitać na kolejnym i ostatnim już seminarium Przegrani, globalizacja, demokracja, wyzwania dla progresywnej polityki. W związku z tym, że jest to jakby zwieńczenie całego cyklu, chciałem oddać głos dyrektorowi Fundacji Imienia Friedricha Eberta, który jest partnerem Ośrodka Myśli Społecznej imienia Fernando Lassala w tym projekcie i gospodarzem tego miejsca. I chciałbym teraz oddać głos panu dyrektorowi. Too many machines. Too many, no, it's just one machine. It is to improve my visit on visibility. Zunächst einmal möchte ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Insbesondere möchte ich gerne Dr. Gula und Dr. Macia begrüßen. Chciałem przede wszystkim wszystkich Was bardzo serdecznie powitać, a w szczególności Pana Doktora Gudule i Pana Doktora Matyja. Ohne die beiden wir zerrollen nicht. Bez tych dwóch panów dzisiaj nic nie mogę dodać do skutku. Und die möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen, dass Sie zu dem ganz, ganz bestimmt sehr spannenden Diskussionsabend gekommen sind. I witam też wszystkich Państwa i bardzo się cieszę, że przyszli Państwo naszą bardzo ciekawą, pasjonującą debatę, która się dzisiaj tutaj odbędzie. Wir haben mal in den Veranstaltungskalender in Warschau geguckt, es finden wahnsinnig viele Veranstaltungen. Sprawdzaliśmy kalendarz imprez warszawskich i dzisiaj się odbywa ich naprawdę bardzo wiele. Und deshalb finde ich ganz toll, dass ich für diese Veranstaltung muszę. Tym bardziej mnie cieszy, że mając tak szeroki wybór, zdecydowali się Państwo odwiedzić właśnie nas. Das wird bestimmt definitiv die beste. I na pewno to jest najlepszy wybór, jaki Państwo mogli dokonać. Also, ale będzie bardzo. Także gratuluję wyboru. Das Thema treibt uns schon seit langem um. Temat naszego spotkania to temat, którym zajmujemy się już bardzo długo. Oder den Thema Verlierer der Globalisierung und der Demokratie. Oder man kann auch sagen, um uns bezogen der Sozialdemokratie, wenn man das etwas politisch in ein bestimmtes Lager hineintun möchte. Przegrali globalizacja, demokracja, albo dopasowując do naszego kontekstu politycznego, przegrali globalizację, a socjaldemokracja. SPD auf 20% abgerutscht, AfD auf 13% in den Bundestag gewählt. Po ostatnich wyborach do Bundestagu okazało się, że poparcie SPD spadło do 20%, a poparcie AfD wzrosło do 13% na szczeblu federalnym. I tutaj liczby nie kłamią. Da muss man sich in Deutschland auch über viele Dinge unterhalten. I to oznacza, że w Niemczech trzeba rozmawiać o bardzo wielu rzeczach. In Polen auch. W Polsce oczywiście też. Natürlich gibt es immer theoretische Konstrukte, die einem helfen nachzudenken. So ein Konstrukt ist auch Zentrum, Peripherie. Die Wirklichkeit ist kompliziert. I oczywiście są takie konstrukcje teoretyczne, które mogą pomóc w analizie. I taką konstrukcją teoretyczną jest też założenie, że mamy centrum i peryferię. Ale oczywiście jest to pewne uproszczenie. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Genauso wie ich sage, dass das Konstrukt also von Wolfgang Merkel in Deutschland eben diese die Globalisierungsgewinner und die Kommunitaristen, also die Globalisierungsverlierer, in zwei Gruppen eingeteilt werden. Deswegen, taką konstrukcją teoretyczną jest też konstrukcja, którą opracował Wolfgang Merkel w Niemczech, która zakłada podział na zwycięzców i przegranych globalizacji. I ci przegrani globalizacji to tak zwani komunitarianie. Falsch ist aber, ist diese Dualität auch nicht. Nie oznacza to jednak, że ten dualizm jest nieprawdziwy. Aber ob sozusagen der Siegeszug des Populismus immer mit sozioökonomischen Ursachen zu tun hat, oder ausschließlich mit sozioökonomischen Ursachen zu tun haben, ist auch fraglich. Po prostu jest to dużo bardziej skomplikowane, ale też nie wiadomo do końca, czy te zwycięstwa, jakie teraz odnotowują populiści, wynikają wyłącznie z przyczyn społeczno-ekonomicznych. Prawdopodobnie nie do końca. Und deshalb freue ich mich selber auf diese Veranstaltung hier, vielleicht etwas Licht zu bekommen. Dlatego sam prywatnie cieszę się na tę debatę, bo być może ona w jakiś sposób oświeci. So, und nachdem ich jetzt zur Verwirrung aller beigetragen habe, möchte ich jetzt gerne dann das Panel den Fachleuten überlassen. I teraz już wszystkich zdezorientowałem, z przyjemnością przekazuję głos ekspertom. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo serdecznie
Chciałem przyłączyć się do podziękowań dyrektora Fajta pod adresem Państwa, że zechcieliście przyjść na nasze spotkanie, podyskutować o centrach i peryferiach w polskiej polityce. I przede wszystkim chciałem podziękować naszym prelegentom za to, że zgodzili się przyjąć nasze zaproszenie. Chciałem serdecznie przywitać pana doktora habilitowanego Rafała Matyję, historyka, politologa, którego analizy i komentarze możecie Państwo czytać w największych polskich mediach. Tak samo z częstym gościem mediów jako komentator jest doktor habilitowany Maciek Dula, socjolog. I bardzo się cieszę, że obaj panowie zgodzili się wziąć udział w naszym dzisiejszym spotkaniu, które, jak mówiłem, większy ten cykl seminarów, które rozpoczęło się od spotkania poświęconego europejskiej mapie wyborczej, gdzie wspólnie z ekspertami staraliśmy się pokazać, jak zmienia się struktura poparcia dla partii socjaldemokratycznych i dla partii prawicowo-populistycznych w Europie. Cieszę się, że ten cykl, w którym nie zabrakło dyskusji i o Polsce mniejszych miast, i o przemianach polskiej wsi, i o programie 500+, i o możliwościach, o skutkach deindustrializacji, możliwościach reindustrializacji. Cieszę się, że ten cykl zamykamy pewną klamrą i porozmawiamy o tym podziale socjopolitycznym w Polsce. Bo wydaje się, że wielu obserwatorów polskiego życia politycznego wskazuje, że ten podział socjopolityczny centrum versus peryferia odgrywa znaczącą rolę, jeśli idzie o segmentowanie elektoratów i o reprezentację polityczną. Badacze wskazują, że na przykład w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości mamy nadreprezentację wyborców z prowincji, zwłaszcza z terenów wiejskich. Z kolei Platforma Obywatelska i Nowoczesna ma pewną nadreprezentację wyborców wielkomiejskich. Chcielibyśmy dzisiaj się zastanowić właśnie nad tym, jak transformacja ustrojowa, jak ostatnie lata wpłynęły właśnie na rozwój społeczny mniejszych ośrodków, na to, czy ten paradygmat rozwojowy wpłynął znacząco właśnie na kształtowanie się elektoratów, czy też być może te podziały socjopolityczne w Polsce są dużo, dużo bardziej skomplikowane. Dla tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy na naszym spotkaniu, informacja, że najpierw oddamy głos naszym gościom, a nasze spotkania mają taki charakter partycypacyjny i zależy nam na dyskusji wszystkich uczestniczek i uczestników, więc liczę także na Państwa udział w tej wymianie poglądów. A na początek chciałem się zwrócić do pana Rafała Matyi i nawiązać do wywiadu, jaki ukazał się na stronach internetowych Krytyki Politycznej i później w książce, która ukazała się nakładem Krytyki Politycznej. Autorem tego wywiadu jest obecny tutaj Michał Sutowski. To w tym wywiadzie wygłosił pan wprost takie zdanie, że podział na Warszawę i prowincję to jeden ze zasadniczych podziałów społecznych w Polsce. W związku z tym pytanie, bo w tym wywiadzie pan nie rozwija, nie opisuje, na czym polega ten podział i na czym polega jego zasadniczość, więc jakby mógłby pan powiedzieć, dlaczego uważa pan, że to jest zasadniczy podział społeczny w Polsce i na czym według pana on polega, bo pan mógł opisać. Dobrze. To jest tak, że ja uważam go za bardzo ważny, ale nie w kategoriach wyborczych. To znaczy w kategoriach wyborczych my mamy skłonność do przesadnego traktowania drobnych różnic w głosowaniu jako dowodów na prawicowość, lewicowość danego miasta. To szczególnie się odczuwa w miastach, które są zdominowane przez jedną z opcji. Przecież stereotyp rzeszowianina, mieszkańca Nowego Sącza, już nie mieszkańca Podkarpacia jest taki, że to musi być tak, prawda? Na pewno jest to wyborca PiS-u, no to jest, rzeczywiście jest tam pewien przepływ w opinii publicznej, ale to nie oznacza, zwłaszcza w dużych miastach, nie występuje
nie występują inne postawy. Warto mieć, zachować taką prostą proporcję, nie ulegać efektowi mapki. To znaczy, jak coś jest pokolorowane na kolor pisowski, nie, że tam wszyscy są za pisem i w drugą stronę. Tak, to są czasami bardzo duże złudzenia i jeśli chodzi o ten podział, to on ma moim zdaniem znacznie większe znaczenie, jeśli chodzi o i przyszłość Polski jako kraju scentralizowanego lub zdecentralizowanego, a to jest moim zdaniem jeden z podstawowych wektorów reakcji na globalizację. To znaczy, jeżeli nie mówimy o przypadkach państw takich jak Francja odłożymy, tak? Ale kraje, które mają status taki, no powiedzmy, albo nowych uczestników Unii Europejskiej, albo w ogóle krajów peryferyjnych, to jest model, który jest szczególnie dla nich niekorzystny, to znaczy model, który ja bym nazwał taki typowo postkolonialny, to znaczy silna stolica o bardzo dużych cechach miasta kosmopolitycznego. W zasadzie taka, gdzie przybysz z zachodu czuje się jak u siebie, spotyka te same sklepy, ten sam styl życia, te same zachowania. No i interior, który już jest w zasadzie już pozbawiony politycznej podmiotowości. Otóż ja uważam, że ten centralny wybór i to, o czym ze wszechmiar warto mówić, to czy Polska jest krajem, który jest policentryczny i ta policentryczność, od razu wrzucam, ja wiem, że to jest trochę chwyt taki, ale ważny, tak, że 50-60 miast, a nie 4, tak? Nie mówimy o tym, czy dobrze będzie jeszcze we Wrocławiu i Krakowie, tylko czy jesteśmy krajem, który jest w stanie wytrzymać, że 50-60 miast partycypuje w ogólnopolskiej debacie, co oczywiście potem łamie też centralizm na poziomie regionalnym. To jest jakby stawka w grze. Znacznie mniej dla mnie ważne, jestem przygotowany, gdyby Państwo uważali, że te wyborcze dane są takie istotne, to naprawdę są bardzo niewielkie różnice mimo wszystko. To znaczy i różnice nie zależą od wielkości miast, tylko od ich położenia na mapie. Też uproszczeniem jest, że Galicja to jest prawica, a powiedzmy dawne ziemie zachodnie to jest obóz liberalny lub lewicowy. Ta mapa jest zaburzona, jest tylko trudność, ale na pewno nie ma żadnego współczynnika wielkości miasta, który by powodował, że wiemy, jak tam się głosuje. Tak? Więc ten podział rzeczywiście bym podtrzymał, o którym mówiłem, ale on dotyczy i spojrzenia, i pewnej perspektywy widzenia spraw polskich, ale też jest zasadniczym wskaźnikiem dotyczącego polityki państwa. Jeszcze nawiązując do tego wywiadu, w kolejnym zdaniu wskazał Pan, że Prawo i Sprawiedliwość używało tej retoryki powrotu państwa na prowincję, czy też ponownego wzięcia odpowiedzialności przez instytucje państwowe za rozwój prowincji. I po pierwsze, na ile według Pana to wpłynęło na sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości i na ile aktualna polityka według Pana realnie zmienia tą rzeczywistość na tych umownych peryferiach? Moim zdaniem nie wpłynęło w sposób istotny. To znaczy, oczywiście PiS jest jakoś utożsamiany z wyrazicielem bardziej optyki Polski prowincjonalnej, czy Polski małych miasteczek, zwłaszcza dotyczy to terenów wiejskich, bo to tutaj jest ta zasadnicza różnica. Natomiast ja nie sądzę, że wyborcy traktowali ten fragment debaty jakoś z ogromnym, no, że to było to, co przesądzało o głosowaniu na PiS albo przeciwko niemu. Również dlatego, że gdyby to było ważne, no to podobne stanowisko w tych sprawach miał od dawna PSL. Tak? I to jest partia, która ma nawet taki, że tak powiem, personalny interes, tak, żeby bronić tego punktu widzenia. Więc to było bardzo ważne, ale z perspektywy prowadzenia polityki, z perspektywy tego, co się robi po zwycięstwie, natomiast nie z perspektywy wygrywania wyborów, dla mnie to nie miało takiego znaczenia. To są rzeczy, które jak się rozmawia, no, to jest przywilej mieszkania właśnie w takich miastach i rozmawiania na co dzień z ich mieszkańcami, no to naprawdę to tam poza jakimś wąskim gronem samorządowców nie dostrzegł, tak? Znaczy ludzi nie interesuje taka opowieść o decentralizacji czy podtrzymaniu funkcji państwa na prowincji. A po 2015 roku moim zdaniem PiS raczej dowodzi, że jest partią centralistyczną, bo jego prezes zawsze taki był.
To jeszcze zostanę przy panu Rafale Matyi, bo chciałbym jeszcze dopytać o trzecie zdanie, które pojawia się w tym samym fragmencie wywiadu, a wiąże się także z pana ostatnimi deklaracjami medialnymi dotyczącymi pana jakby takiej autoidentyfikacji ideowej, ponieważ w właśnie wywiadzie przeprowadzonym przez Grzegorza Sroczyńskiego powiedział pan, że to doświadczenie życia w mniejszym mieście, nie w Warszawie, tylko w Nowym Sączu, czy w tej chwili w Bielsku-Białej, znacząco wpłynęło na pana autoidentyfikację ideową. I to jest o tyle ciekawe, że w takiej potocznej debacie publicznej mówi się, że życie polityczne na peryferiach jest bardziej konserwatywne, czyli wydawałoby się mogło, że przeniesienie się z Warszawy na prowincję sprzyja przesuwaniu się w stronę konserwatyzmu, w pana przypadku ten wektor został ustawiony w ocenie charakterologiczna pod nazwą przekora. Więc po pierwsze chciałbym zapytać właśnie o ten paradoks. Ale jako przyczynek do pytania już stricte politycznego, ponieważ pan mówi i w tym wywiadzie, i w tych ostatnich wywiadach, że według pana istnieje przestrzeń na tak zwanych peryferiach dla jakkolwiek rozumianej lewicy. I wyraża pan taką myśl, że wydawało się panu, że na przykład Partia Razem będzie w stanie być takim rzecznikiem tych mniejszych miast i że z jakichś powodów ona nie jest. Więc jaka by to musiała być lewica według pana, aby politycznie odwojować polskie peryferie? To najpierw tak bardzo, bardzo prosta rzecz, którą trzeba powiedzieć też w takim miejscu, jak rozmawiamy. Ja zupełnie świadomie użyłem nowej identyfikacji politycznej, czyli nigdzie, jako mojej identyfikacji. I w tym sensie na pewno też nie stałem się człowiekiem lewicy w takim klasycznym tego słowa rozumieniu. Natomiast są dwie rzeczy z punktu widzenia prowincji czy miast, które nie są Warszawą, ale też nie są Krakowem, Wrocławem i Poznaniem, bardzo istotne. Otóż tam po 90 roku dominującym sposobem rządzenia miastem, teraz mówię sposobem, a nie ideologią, stała się sposób rządzenia, który nazwał centroprawicowy. Do tego stopnia, że jak dochodził polityk SLD do władzy, bo oczywiście był takim samym centroprawicowcem jak jego poprzednik, i w sferze symbolicznej również, to znaczy relacji z Kościołem, stosunku do, no może do pomnika Armii Radzieckiej, to może była jakaś różnica, ale to, jak Państwo rozumieją, nie jest bliski mi wyznacznik lewicowości, tak? Znaczy raczej bym to traktował jako cechę postkomunistyczną, a nie lewicową. W każdym razie, jeśli chodzi o myślenie o roli deweloperów w mieście, o tym, jak bardzo daleko powinno być, jak ważny jest transport publiczny, ja tam zresztą w wywiadzie mówię o rzecz, która uważam za definicję, istotę centroprawicowego kierowania miastem, że transport publiczny jest dla emerytów i dla dzieciaków, które jeżdżą do szkoły już same. Tak? Reszta to już jest poza tą percepcją. I oczywiście jestem skłonny, no, nie prowadziłem wywiadów z wieloma prezydentami z SLD, ale znałem trochę radnych, trochę działaczy tej formacji. Jest to absolutnie, nie zdziwiłem się, gdyby oni myśleli dokładnie tak samo. Tak? To jest po prostu no, pewien styl. I ja uważam, że na poziomie lokalnym bardzo ważne jest pojawienie się alternatywy, i to innej alternatywy niż ruchy miejskie, tak? Znaczy alternatywy jakoś kompleksowej, politycznej, ale takiej chcącej wziąć odpowiedzialność za miasto, nie w sensie takim, żeby zrobić te 6 postulatów, tak, żebyśmy się lepiej w nim czuli, no tylko rządzić nim, tak? To jest bardzo poważne. Ja słuchałem, to będzie ostatnie zupełnie zdanie, słuchałem wypowiedzi prezydenta Wójcickiego z Gorzowa, który tłumaczył, jak to było, jak się rozstał z ruchami miejskimi, które go poparły. Tak, no, że przyszły realia rządzenia. Nie można ciągle być w atmosferze takiego wiecu, tylko trzeba też po prostu rządzić tym miastem. No i on wpadł właśnie w kolejny, nazwijmy to centroprawicowego, ja mogę w razie czego uściślać, modelu rządzenia miasta, który nie jest bezalternatywny, ale też nie jest tak, że alternatywą dla niego jest taka naiwna wizja pełnej partycypacji, że wszyscy cały czas siedzimy na Radzie Miasta, zastanawiamy się, no prezydent, jak już coś ustalimy, to ewentualnie będzie wydać jakieś polecenia. Tak oczywiście nie można tego mówić.
mówię, SLD w tym w wersji mikro było partią centroprawicową z pewnymi różnicami, mogę czego opowiedzieć, jak będzie trzeba, ale wydaje mi się, że tego nie ma i to jest to miejsce, które ja widzę. Natomiast to nie jest miejsce w oczekiwaniach wyborców, tylko to jest miejsce na sformułowanie takiej alternatywy. Jeśli ktoś ją zbuduje, ja powiedziałem tam, żebym miał 20 par lat, to bym się za to wziął, ale mam swoją biografię, nie będę udawał tak, że jestem młodym, naiwnym socjaldemokratą i nie potrafię po prostu odegrać tej roli. Natomiast ta rola jest do odegrania, to znaczy naprawdę trzeba z wiarą, że to jest w ogóle możliwe, spróbować sformułować receptę i to no, receptę na takim twardym gruncie, żeby jak już przyjdziemy do władzy, to żeby budżet się zgadzał, żeby były domy jednak budowane przez jakichś deweloperów, żeby powiedzieć, że opcja zero i tak dalej. No, jakiś pomysł na to mieć, ale zarazem pewne rzeczy, które są dla mnie oczywisty sposób związane z tą wrażliwością lewicową, są wprowadzone, nie wiem, czy to jest w ogóle realne. To Państwo powiedzą pewnie, ale to będzie możliwość. To teraz chciałem się zwrócić do Macieja Króli. To jak jest według Ciebie z podziałem socjologicznym, socjopolitycznym centrum, peryferię, czy też ten główny podział socjopolityczny przebiega zupełnie dziwnie? Czy to się jednak mimo wszystko ta kwestia pewnej degradacji mniejszych, średnich miast w trakcie transformacji, ona także ma znaczący wpływ i na segmentowanie elektoratu, jak i na reprezentację polityczną? Ja tutaj się zgadzam z tą oceną, że często przesadzamy, widząc mapy, te podziały nie są aż tak bardzo istotne. Nawiązał do, w jakimś sensie w Twojej wypowiedzi pojawia się pewna wizja prowincji jako czegoś zdegradowanego, zapomnianego i czegoś, co w zasadzie traciło przez ostatnie 30 lat. To jest wizja mocno zaburzona. Znaczy nie jest tak, że jak jedziemy na prowincję, to wjeżdżamy do jakiegoś obcego kraju. Nie? I też nie jest tak, że wjeżdżamy do miast, o których ludzie i władze zapomnieli, jeżdżą tam wozy konne, na rynku stoją budy i szczekają tam psy, bo nie mają wody, bliska i jedzenia. Nie? Na krótki łańcuch. Jest raczej tak, że przyjazd na polską prowincję można zdziwić. Nie? Zdziwić w takim bardzo pozytywnym sensie. Na przykład w Bielsku, w którym obydwaj mieszkaliśmy, znaczy teraz profesor Madera tam mieszka, ja już mieszkałem kiedyś, to bardzo dobrze widać. Nie? Na przykład rynek wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Kiedyś tam, pamiętam, w latach 80. był tam mój ulubiony sklep 101 drobiazgów, ale poza tym nie było nic. A teraz jest wyremontowany rynek, w którym są, wokół są sklepy, restauracje. Najpierw w Warszawie. Jest tak, w tym sensie każdy, kto przyjedzie nawet z zachodu, może się tam poczuć jak u siebie. Ale co więcej, byliśmy, ostatnio robiliśmy badanie, dwie badaczki są tutaj na sali ze mną, w mieście, którego nazwy nie wymienimy, ale jest to jedno z mniejszych polskich miast. I też chyba czuliśmy się jak w Warszawie momentami, to znaczy siedzieliśmy w kawiarni przy odnowionym rynku, piliśmy kawę i koktajle i nie byliśmy tam wcale sami, tylko cały czas podjeżdżał ktoś samochodem, wychodził po albo lody, albo siadał i pił kawę. Znaczy taka wizja, że oto ta prowincja jest już taka zupełnie zdegradowana, jest nieprawdziwa. Tam się dużo zmieniło, też zmieniło się przez ostatnie 10 lat. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo niedocenione, że myślimy zawsze o podziale od 89. Zdajemy sobie to trochę narzucić. Dzisiaj coraz bardziej nas to zmyla. Znaczy ja mam wrażenie, że jeżeli chcemy pomyśleć jakoś na nowo, czy w ogóle myśleć o zmianie społecznej, to powinniśmy inne cezury w ogóle stosować. Myśleć po 2004, co się działo. Nie myśleć, że jesteśmy cały czas w tym samym momencie, kiedy na przykład 15 lat temu ja z Michałem kończyliśmy studia. Znaczy bardzo dużo się zmieniło przez ten czas i zmieniło się także dla prowincji. Coś, co mi się wydaje dość istotne, to jest to, że my musimy widzieć o wiele mocniejsze powiązania tego, co się dzieje na górze
i tego, co się dzieje na prowincji. Ja tutaj pewnie, pewnie będę się różnił od profesora Matyi w tym sensie, że wydaje mi się, że taka debata publiczna, jaka kiedyś była, to jej już nie ma. To znaczy ona po prostu się, to się rozpadło ze względu na internet, ze względu na kryzys prasy, ze względu na to, że publiczność odpłynęła od telewizji albo przepłynęła do bardzo niszowych kanałów. Ale jedno zostało, to znaczy w ogóle mam wrażenie, że jedna rzecz taka kulturotwórcza została, to znaczy została polityka, ale ona jest bardzo mocno związana z liderami. Jeżeli jak badaliśmy tych ludzi na prowincji, to oni byli w stanie się odnieść do tego, kto rządzi, to znaczy, że rządzi Duda i Szydło, ale tak naprawdę to wiadomo, że rządzi Kaczyński. Było wiadomo, kogo nienawidzą. Nienawidzą Tuska i Kopacz przede wszystkim, zwłaszcza ci, którzy głosują na PiS. I orientują się dość dobrze w tym, co można było określić wydarzenia. Ale nie jest tak, że na przykład śledzą, mają swoją własną prasę, która opowiada im świat w jakiś zupełnie inny sposób niż to, co się dzieje podczas ważnych wydarzeń. Jedno na koniec bym tutaj podrzucił, bo rozumiem, że jeszcze będziesz chciał zadać jakieś pytanie. Jedną rzecz powiem. Zobaczmy, jak się zmieniła polska polityka. Po 2012, jak dzieje się coś na wielką skalę, to dzieje się też w małych miastach. Kiedyś było tak, że jak był protest przeciwko wojnie w Iraku, pamiętam, że było nas może 4 tysiące na Placu Zamkowym tutaj i to tyle. I Wyborcza pokazała, że to było 5 osób w wydaniu warszawskim, nie na polskim. Pokazała zdjęcie 5 osób. Teraz jak coś się dzieje, jak są protesty, to one dzieją się też w małych miastach. Nie, w Żywcu, gdzie mieszka moja ciocia, był protest przeciwko temu projektowi zmian dotyczących Sądu Najwyższego. I protest zaczął się od 5 osób, następnego dnia było 30, następnego dnia już było 200. I oni się też nakręcali, bo widzieli, że to po prostu działa i że ktoś to może, sobie to pokazywali telefonami, Facebookami. I to się działo w wielu polskich miastach i w Warszawie i na prowincji, że to jest co mam wrażenie, też nowe. I kiedyś tego po prostu nie było, bo może, nie wiem, bo w Żywcu nawet chyba za Solidarności nie było protestów. Nie, może było, bo w Bielsku były na pewno strajki, ale później nic tam się nie działo. A teraz i czarny protest, i sądy. I więc to jest też tak, że prowincja jest też bardzo mocno podłączona do centrum politycznego, jeżeli chodzi o tę ogólnokrajową politykę. To w takim razie dopytam się o rzecz, o którą pytałem profesora Matyję, bo troszkę to pytanie wzmocnię. Bo w takim razie usłyszeliśmy twoją diagnozę i w związku z tym pytanie, co to na przykład oznacza dla ruchów progresywnych czy lewicowych, które politycznie, można powiedzieć, nie istnieją, tak, na prowincji. Jaki to jest komunikat? Czy w takim razie to jest komunikat, który powinien skłonić, nie wiem, środowiska lewicowe do zmiany strategii, bo skoro tam nie istnieją, to być może mają błędną strategię dotarcia. Czy może jest jakiś inny problem? Ja przyznam, że mam bardzo mieszane uczucia. Mam takie stany po tym badaniu w małym mieście. Mam takie stany euforyczne, a potem zaraz depresyjne. Bo czasami jest tak, że myślę o tych wszystkich wywiadach, w których widziałem ludzi, którzy mają, powiedzmy, lewicowe bądź centrolewicowe poglądy, albo odruchy, bo one często są pomieszane, tak, ale jednocześnie nie widzą swojej reprezentacji publicznej. To znaczy są tacy, że mówią, no coś tak myślę, ale myślę, że uchodźców to może by należało wpuszczać, ale kobiety i dzieci bardziej niż mężczyzn, chociaż może mężczyzn, jak to jest mąż, to może też, no ale nie wiem, w ogóle się nie interesuje polityką. Nie, takie są w tych wywiadach tezy. Nie? Oni czują, że to są ich prywatne poglądy, i nie czują, że w ogóle są w procesie politycznym, znaczy, że kogoś muszą poprzeć, kto jest bardzo podobny do nich. Z drugiej strony wyborcy PiS-u nie mają tego problemu,
To jest ten moment bardziej depresyjny. To też w ogóle sprawia, że ja mam wrażenie, że nasze przekonanie dotyczące źródeł poparcia dla PiS-u nie jest do końca prawda, nasze lewicowe. To znaczy my w dużej mierze żyjemy wciąż w takim przekonaniu, że ta diagnoza populistyczna obowiązuje. Nie? To znaczy ludzie popierają PiS dlatego, że są ekonomicznie bardzo pokrzywdzeni, ich życie jest bardzo trudne, nikt ich nie chce reprezentować i tylko prawica to a jednocześnie jakby za tą diagnozą szło stwierdzenie, że populiści mówią, że ich będą reprezentować, a tak naprawdę tego nie robią i jak rządzą, no to realizują neoliberalną politykę. Mam wrażenie, że obydwie te kwestie są już przeszłością. Znaczy, to jest historia. Bo to, że ludzie mieszkają na prowincji, to nie znaczy, że są niezróżnicowani klasowo. I to nie znaczy, że jak ktoś mieszka na prowincji, to tam nie ma klasy średniej, że tam sami robotnicy albo rolnicy. Tam też jest administracja, są przedsiębiorcy, tam są ośrodki kultury, są wreszcie ludzie, którzy w mniejszych miastach mieszkają, ale pracują w dużych. Nie? To jest też dość charakterystyczne zjawisko. I to, co było ciekawe w tych badaniach, to było też to, że jak badaliśmy klasę średnią, to tam też jest poparcie dla PiS-u. I powiedziałbym więcej, jest mocniejsze poparcie dla PiS-u, to znaczy takie bardziej nieprzejednane, czy takie bardziej takie twardsze. To nie są zawsze ludzie, którzy są jakoś bardzo pokrzywdzeni. Są tacy, którzy mają relatywną deprywację, to znaczy na przykład pogorszyło się. Stracili pracę, albo ktoś z rodziny stracił pracę, obniżyły się im dochody, no i teraz mają poczucie, że jest im gorzej. Ale są też tacy, którym jest całkiem nieźle i mają takie poczucie, że kurczę, należy mi się więcej. I to są dwie takie tożsamości pisowskie, które moim zdaniem są bardzo silne. I one są pozaekonomiczne. To znaczy ja bym powiedział, że cechą tego nowego systemu politycznego jest to, że wytwarza się takie krótkie spięcie między liderem politycznym i tożsamościami politycznymi. I te tożsamości polityczne oparte są na pewnym typie zaangażowania w zmianę świata. I teraz tak, jest taki typ pisowskiej ofiary. Ja mówię to z dużym przekonaniem, nie było wielu wywiadów takich, ale każdy z nas zna taką osobę, to znaczy ofiarę w tym sensie, że ja nie jestem niczemu winien, świat zawsze mnie krzywdzi, przychodzi Jarosław Kaczyński i on ukara sprawców, on ukaże sprawców, bo on jest tym, który przyjdzie i osądzi. Ja niczemu nie jestem winien, zawsze tylko cierpię. To jest mocna tożsamość polityczna. To była, na przykład, zacytuję wywiad, to była osoba, która mówiła rozwalić to wszystko o sądach i o bankach. Mam po tych badaniach w ogóle wrażenie, że gdyby Jarosław Kaczyński chciał zlikwidować banki, miałby wielkie społeczne poparcie. Gdyby chciał wyznaczyć wybieranie biskupów przez Sejm, miałby wielkie społeczne poparcie. On dzisiaj, bo ludzie za nim idą. Ludzie idą za nim niezależnie od tego, co zrobi. PiS-owcy z klasy średniej popierali wszystkie działania Jarosława Kaczyńskiego, o których rozmawialiśmy. To było niesamowite. W jednej rzeczy zrobili wyjątek. Nie popierali aborcji. A dlatego, że całkowitego zakazu aborcji, ale też dlatego, że nie został wprowadzony. Myślę, że gdyby był wprowadzony, to by bardzo łatwo znaleźli język, który by powiedzieli, że to jest konieczne. Bo nie można zabijać dzieci, bo nie można myśleć o swoim życiu w kategorii wiecznej zabawy itd. I teraz jakby wracając do tej osoby, która mówiła, że trzeba rozwalić wszystko. Ona mówi, że sam skazał mnie na grzywnę. 2000 musiałem zapłacić. Za co? Za to, że sfałszowałem podpis męża. A co? W banku mi pozwolili to zrobić. Dlaczego nie skazali tego gostka z banku? Nawet ta prowadząca wywiad dopytuje, ale o co chodziło do końca? Ona mówi, no bo ja brałam pożyczkę nie dla siebie, tylko dla koleżanki.
Aha, dla koleżanki. A może to wiedział? No nie, nie wiedział o tym. Nie powiedziałem. Znaczy ona opowiada o sytuacji, w której sfałszowała podpis, ale wszyscy byli inni winni, ale ona została skazana niesłusznie przez sąd. Winna była koleżanka, winien był pracownik banku, winien był sędzia, ale nie ona. Moim zdaniem to jest bardzo coś bardzo niebezpiecznego. Znaczy cała ta tożsamość, bo ona pokazuje, że my w ogóle nie jesteśmy odpowiedzialni, a jednocześnie jest duże przyzwolenie na takie daleko idące działania karzące po prostu. Znaczy ona mówi, rozwalisz to wszystko, to jest moim zdaniem najlepszy komentarz do działań Jarosława Kaczyńskiego. Rozwalisz to wszystko. Teraz, a druga z kolei tożsamość jest związana, taka pisowska, jest średnioklasowa, jest związana po prostu z poczuciem mocy. Znaczy my jesteśmy silni, potrzebujemy reprezentacji i to my będziemy teraz mówić, co jest dobre, a co złe. Na przykład jak te osoby mówiły o uchodźcach, to mówiły w takich kategoriach. My byśmy nigdy nie uciekli, bo mężczyźni, to mówili przede wszystkim mężczyźni, ale z klasy średniej. Bo my jesteśmy odważni i bronimy naszej ojczyzny. Jak ktoś uciekł i nie bronił swojej ojczyzny, to nie ma prawa wjeżdżać do Polski. Nie możemy ich wpuścić, to są ludzie niemoralni. My byśmy tak nigdy nie zrobili. W podobny sposób wypowiadają się o elitach. To są ludzie pozbawieni moralności. To myślę, my jesteśmy o wiele lepsi. Ja mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński trochę się, znaczy jakby umiejętnie, ale on też w sumie jest w tej spirali, to znaczy wspiera te tożsamości, karmi je, ale jednocześnie karmi się tą energią od ludzi, znaczy tym przyzwoleniem, które od ludzi idzie. I mam wrażenie, że to jest coś, co też w tych badaniach niezmiernie zasmuciło, to jest coś, co się rzuca w oczy tych wywiadów. One miały taką metodologię, że najpierw był duży wywiad biograficzny, a później pogłębiony, więc to nie było tak, że jednym razem nie wszystko mówili, tylko w dwóch różnych momentach wypowiadaliśmy. Ci ludzie opowiadali o PiS-ie w kategoriach partii, która robi coś ważnego, zwalcza zło, a jednocześnie ich osobiste doświadczenie nie było takie, że żyją w złym świecie. Znaczy, było tak, że nauczycielka, która popiera likwidację gimnazjów, mówiła, to było dobrze, że to rozwalili, to było straszne to gimnazjum. Tam się nie dało pracować, a to świetnie znam. A jak później opowiadał o tym, jak pracował w gimnazjum, to tam były świetne dzieciaki. Czasem się ktoś zdarzył, jakiś chłopiec, który lekcje rozwalił, ale to są wspaniałe dzieci, w ogóle uczenie w szkole jest cudowne. Nie? Znaczy też to nasze przekonanie, że populiści reprezentują doświadczenie, dla którego nie ma miejsca publicznie, to nie jest prawda dzisiaj. Dzisiaj jest tak, że uczestnictwo w tym dramacie społecznym PiS-u to jest coś, co może się dziać nawet w opozycji do tego prywatnego doświadczenia. To jest niesamowite i to jest też pewna nadzieja. Robotnicy tak nie mają. Robotnicy trochę większy dystans mają do PiS-u. Oczywiście popierają, to jest nasz Kaczyński, ale tam jest takie raczej, zobaczymy co mu wyjdzie. Na razie, tak? A z czego to wynika? W którym momencie rodzi się taki rozjazd między prywatnym doświadczeniem a publiczną oceną? To jest dobre pytanie. Moim zdaniem to jest cecha tej nowej sfery publicznej, w której jest coraz mniej pośredników symbolicznych, w której jest coraz mniej krytyki, a w której jest coraz więcej takiego mocniejszego połączenia z liderem i takich gorących momentów, jak na przykład te sądy, nie? Albo plan zakazania... Ale tutaj jedna uwaga, jak poczytamy książkę Janin Wedel, która jest książką opisującą Polskę lat 80., prywatna Polska, bardzo polecam. Dokładnie to samo. Kompletny rozjazd między deklaracjami publicznymi, a oceną, mówienie czego się spodziewa respondent i tak dalej. Bardzo ciekawe o takim dużym pęknięciu między życiem publicznym a prywatnym u Polaków. Także może to jest również cecha nowa, ale potrafimy to robić bez względu na ustrój. Ja
jak myślę sobie o lewicowej strategii, to wydaje mi się, że ona musi się opierać po pierwsze na krytyce PiS-u, ale też na tworzeniu też tego typu połączeń, tak naprawdę tylko w innym celu. Też w budowaniu na przykład takich zaangażowań publicznych, które nie są oparte na takim na tożsamości ofiary. To znaczy, ode mnie nic nie zależy, tylko mi zadają cierpienie, ale na przykład na odpowiedzialności. Na przyjmowaniu odpowiedzialności, na zwiększaniu sprawczości. I też wydaje mi się, że muszą być oparte na obronie tego, co byśmy... Na obronie tego, co byśmy określili jako przegrane sprawy. Czy wydaje mi się, że na przykład lewica, która nie broni uchodźców, dzisiaj w ogóle nie będzie nic znaczyła politycznie. Czy dzisiaj uchodźcy są najważniejszą sprawą polityczną? Bo to wyznacza tożsamość narodową, to wyznacza ramy wspólnoty, to wytwarza też pewne doświadczenie społeczne. A jednocześnie są ludzie, którzy chcieliby poprzeć plan pomocy uchodźcom, ale nie mają, nie widzą reprezentacji swojej. To jest coś, co jest bardzo trudne, bo trzeba ryzykować politycznie. To nie są takie, tutaj nie można za bardzo kalkulować, ale też z drugiej strony to jest pocieszające, niewiele mamy do stracenia politycznie, więc możemy ryzykować. A zadania też odbyły się dzięki finansowaniu z Fundacji Berta, z dobrym miejscem. Polemicznie, bądź tylko uzupełniająco, być może to będzie też punkt wyjścia do pewnej dyskusji, bo bardzo mi się podobał opis klasy średniej, to jest rzeczywiście zerwanie z bardzo naiwnym mitem, przeniesienie z Zachodu, że ona jest zawsze leśnikiem liberalnych idei. No, historia naszej części Europy, większej połowy Europy pokazuje, że nie, ale więc z częścią złudzeń w tej dziedzinie warto zerwać. Ale a propos właśnie wskaźników dotyczących głosowania, przygotowując się, myślałem kilka ciekawych miejsc, które Państwu być może ułatwią identyfikację, czy rzeczywiście mówimy o prowincji jako o czymś jednolitym. 44% to jest poparcie dla PiS-u w Lubinie, najbogatszym mieście w Polsce, jeśli chodzi o średnią. Ja mówię, średnia dla powiatu jest 7200. Jak Państwo sobie wyobrażają, że tam są jeszcze chłopi z okolicznych miejscowości i tak dalej, no to jest... I tam PiS dostaje 44, prawica, czyli PiS, Kukiz i Korwin 58. Teraz tak, Nowy Sącz to jest 50 parę procent i bardzo podobna ludnościowo, podobnie wykluczona komunikacyjnie, z podobną historią w ostatnich latach, Jelenia Góra 27. Co sprawia, że dwa bardzo podobne miasta, jak chodzi o poziom dochodów i tak dalej, nagle jest 50 parę i 27. Nie może być ta ekonomia i ten peryferyjny status. To po prostu szukajmy innych wyjaśnień, bo jeżeli te różnice nie będą punktem wyjścia. Dziękuję. To tylko takie wydarzenie. Dziękuję i zachęcam Państwa do zadawania. Mam pierwsze zgłoszenia. Ja mam wrażenie, że te dyskusje nie padły jeden dosyć fundamentalny czynnik niezrozumienia, braku zrozumienia dla poparcia wysokiego do PiS-u. Ja sam pewnie go nie rozumiem i dla mnie to jest powód, dla którego osoby ze środowisk liberalno-lewicowych mają problem z zrozumieniem. Mam wrażenie, że to jest po prostu czynnik kościoła katolickiego, szeroko rozumianego, przynależności do tradycji chrześcijańskiej, czy jakkolwiek by się to nazywali. Mam wrażenie, że u nas, że w środowiskach liberalno-lewicowych, kiedy czytamy o Kościele, myślimy o Kościele, to mam na myśli dyskusję z księdzem Bonieckim, jakieś wyważone artykuły z Tygodnika Powszechnego i tak się zastanawiamy, wtedy myślimy, gdzie on widzi ten Kościół? Dzisiaj to nie jest Kościół. Kościół jest tam, nie wiem, w komentarzach biskupa Parysia, a nie biskupa Głodzia. Gdzie oni widzą Kościół? I takim dla mnie takim mocnym czynnikiem, Sam podobnie, na co dzień podobnie myślę, ale dla mnie takim momentem takiego mocnego chrztu, bym powiedział, była wizyta na weselu moich przyjaciół z dawnych lat, którzy są głęboko zaangażowani w życie kościoła, oazowe, pielgrzymkowe, którzy są elitą elit, znaczy ludzie najbogatsi przykładów, albo będą najbogatsi, studenci najlepszych kierunków, praca w najlepszych kancelariach prawniczych albo
albo bardzo dużo w firmach międzynarodowych po trudnych studiach. I oni są wszyscy przywiązani głęboko do Prawa i Sprawiedliwości. I właśnie tym czynnikiem, który ich wiąże z tym, jest właśnie Kościół. Innym przypadkiem jest mój serdeczny kolega Gdygoszczy, który wybitnie młodym intelektualistą, który zna świetnie historię PRL-u, oczytany od dziecka do wszystkich. On jest głęboko przywiązany do tradycji, do PiS-u, do antykomunizmu PiS-u. Właśnie ze względu na Kościół, mimo że PiS-u sam, że PiS wygrywa pod każdym względem. Czy jakby zadawanie pytania na temat kolejnych poczynań PiS-u, to jest irytowanie takiej potrzebnej nadwyrężania naszej znajomości, bo on będzie chodzić wspierać on PiS-u, ale i tak będzie głosował na PiS, ze względu na jakąś taką ogólną atmosferę związaną właśnie przynajmniej nawet jeżeli PiS nie wprowadza dokładnie tych zmian w duchu Kościoła katolickiego czy chrześcijańskiego, jakie on by chciał, to przynajmniej nie wprowadzi tych, które mogliby wprowadzić przeciwnicy. To jest często wystarczający argument dla rozmowy. Mam wrażenie, że my, nie chodząc do Kościoła od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, nie mając kontaktów, jakby potrzeby w ogóle realizowania przywiązania do Kościoła na co dzień, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć po prostu. Do zbierzenia kilka głosów. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie dotyczące tego, jakby jak miałby wyglądać podział dalszy, nie wiem, dochodu czy powiedzmy rozwoju gospodarczego między centrum a peryferiami. To znaczy, no jednak gdzieś tam jeden z takich dużych, powiedzmy, ekonomicznych paradygmatów telewizji jest to, że no w krótkim terminie gospodarka jest grą w sumie zerowej, tak? Czyli nie możemy pomnożyć chleba dla wszystkich, bo to jest progresywne opodatkowanie, bo to jednak staramy się przekierować pewne strumienie dochodu na przykład. No i w jaki sposób polityka prowadzona tak jak jest prowadzona dzisiaj, czyli nawet jeśli to są posłowie czy senatorowie wybierani na prowincji, to ostatecznie trafiają do Warszawy, tu realizują politykę, tu żyją, myślą tą optyką. W jaki sposób przez politykę mielibyśmy doprowadzić do tego, że realistycznie no, w Warszawie byłoby gorzej, tak? W Krakowie byłoby gorzej, w Poznaniu byłoby gorzej, ponieważ centrum musi stracić, żeby w tym krótkim terminie no, te peryferia mogły zyskać. Nawet jeśli w długim to oczywiście jest jakiś holistyczny rozwój, no to w krótkim, w jaki sposób ta polityka prowadzona na przykład na wiejskiej miałaby sama no, własny sznur zawiązać? Może jeszcze jeden głos. Ja chciałem zapytać panów profesorów o podział, który tutaj zbudowaliście i czy dobrze go rozumiem, a może byście go szerzej wyjaśnili, bo mówiliście o peryferiach, zrównując je de facto z prowincją, a o prowincji, jak mówiliście, to wskazywaliście, że prowincja to de facto są takie miasta, jak chociażby wspomniane Bielsko-Biała, czy coś, co ma 60-70 tysięcy. No, to się rozmija całkowicie z moim myśleniem o społeczeństwie obywatelskim, o takiej społeczności gdzieś na samym dole. Dlatego, że prowincja, gdybyśmy zapytali mieszkańca Bielska-Biała, już się go trzymałem, żeby nikogo więcej nie włączać w to, to on powie, że nie jest z prowincji, że on jest z wielkiego miasta. Więc jak zapytamy kogoś Żywca, to on powie, że on nie jest z prowincji. Jak ktoś powie, z prowincji, no to tam, spod tej wsi, spod wiele, to tam jest prowincja i to tam. Ja jestem sam z 50-tysięcznego, nawet niespełna 50-tysięcznego miasta. Ktoś mnie zapytał, gdzie jest prowincja? On powiedział, tam pod Tuczkami, 3000 mieszkańców, no tam jest prowincja. On powiedział, nie, to tam sołectwo na samym dole. I to dla mnie to jest mylne, dlatego że dla każdego polityka to jest taka mylna ocena sytuacji. Znaczy, jeżeli będziemy traktowali prowincję, nawet tak jak powiedział pan profesor Matyja, w takim rozumieniu, że tam 60 miast wybierzemy i one będą tutaj zapisane w tym głównym dyskursie wspólnej rozmowy o społeczeństwie. To dla mnie to jest pomylenie właśnie z samego takiego początku tej rozmowy, bo może powinniśmy rozmawiać z tym 2,5 tysiąca gminami, bo wtedy to by się nie pomyliły w ocenie socjologicznej tego. Tak? Dobrze, to na razie damy szansę odpowiedzieć. Są trzy pytania o Kościół, o redystrybucję między wielkimi miastami a mniejszymi miastami i o definicję prowincji. To nie wiem, może pan to wysłał. Dobrze, to w odwrotnej kolejności może niż były pytania zadawane. Bo to pierwsze jest takie, że rzeczywiście ja myślę w kategoriach tego, jak mogłaby państwo prowadzić politykę miejską. Prowincja jest rzeczywiście
użyłem tego słowa zbyt potocznym znaczeniu. I uważam, że jeżeli mamy mieć decentralizację, to ona nie może zakończyć się na 18 miastach wojewódzkich. To była ta teza. I decentralizacja stołeczności oczywiście częściowo ma być przeniesiona do tych największych metropolii, bo tam jest możliwość, ale jeszcze jest ważny drugi krok do tych 60 miast. I powiedziałem, ale oczywiście to powiedziałem za słabo, że to uruchomi ruchy podobne dla mnie na niższym poziomie, tak? Bo żeby Rzeszów nie powiedziała, Dębica to w ogóle jest nic nie warte i Dębica, żeby też dostrzegła innym. Ale generalnie chodzi o kierunek postulowany, no, który jak się uruchomi pewien decentralizacyjny trend, to on się nie powinien nigdy zatrzymać. Tak, ma pan rację. Natomiast te 50-60 miast to jest paradygmat. Albo będziemy to powtarzali na okrągło i odniesiemy sukces, albo będzie tak jak w dokumentach w tej chwili, że jest 18 miast, które się rozwija w Polsce i to nieprzypadkowo jest Gorzów Wielkopolski, ale nie jest Częstochowa, tak? Bo na mapie widać, że to jest tam siedziba władz wojewódzkich. Tyle. Jeśli chodzi o bardzo ważne i dla mnie to jest rzecz, która jest bardzo ciekaw każdej partii politycznej w Polsce, jak na to odpowie. Czy powinno dojść do rzeczywistej decentralizacji? Ja nie mam doświadczenia lewicy, która jest za decentralizacją. Były bardzo różne trendy. To klub SLD się różnił w 98 roku absolutnie. Tak, byli centraliści, tacy powiedziałbym, no prosto z Paryża właśnie, tak? To jest jeden. Ten wojewodowie wszystkim panują, tam jakieś samorządy drobne sprawy załatwiać. To jest tak, ma pan rację, że to jest kwestia finansowa. Ja nie wiem, bo oczywiście tak, to prawda, bo chodzi o przesuwanie zasobów publicznych przede wszystkim. To na pewno jest gra o sumie zerowej, tak? To znaczy i mówimy o lokowaniu pieniędzy i instytucji, ale to są również kwestie regulacyjne. W tej chwili kluczowa operacja, nie wiadomo jak przebiegnie, operacja Jarosława Gowina dotycząca zmiany systemu uczelni. Aż się prosi, żeby jakaś partia wstała i powiedziała, dobrze, chcecie mieć flagowe uczelnie na szczeblu państwowym, to przenieście wszystkie inne uczelnie na poziom regionalny. I naprawdę niech marszałek Opola, czy marszałek wrocławski, dolnośląski decyduje, czy ta uczelnia jest potrzebna, czy nie z punktu widzenia regionu, bo te uczelnie rzeczywiście pełnią rolę regionalną. I ja się boję, że w rękach Warszawy no coś mi się w pewnym momencie stanie, tak? Przez przypadek ktoś nie doliczy, czegoś nie doszacuje. Więc to jest kwestia regulacyjna, tak? Znaczy, gdzie z jakiego poziomu zarządzamy pewnymi sprawami. No i to jest rzecz, która wymyka się w ogóle państwowym kalkulacjom, to jest kontrola zasobów bardzo różnych, od mediów. My mówimy różne rzeczy o II Rzeczypospolitej. W II Rzeczypospolitej wychodziło w 5 albo 6 miastach ważne gazety. Tak, i w Warszawie czytano Słowo z Milna, prowincjonalnego miasta ewidentnie. Czytano gazety lwowskie, krakowskie, poznańskie. No to dzisiaj kto z Państwa czyta jakąkolwiek gazetę oprócz warszawskiej? Tak, wprost powstał z Poznaniem. No nie, powstał w Poznaniu, ale kto czyta dziennik? Kto z Was czyta dziennik rano z innego miasta niż w Warszawie? Tak, nikt nie czyta. Nie ma w przeglądach prasy, że... A tam są pracujący cały czas dobrzy dziennikarze, tak? Oni nie wyemigrowali w większości do Warszawy, więc to są kwestie zasobów. To samo dotyczy central banków, central różnych firm. Lubin, o którym mówiłem, żyje na przykład przerażeniem, że wyprowadzą centrale firmy do Warszawy, tak? No oczywiście nie tylko średnia spadnie, ale ile zasobów bardzo ważnych w tym mieście spadnie. To są wszystko, to jest wszystko wojna pozycyjna prowadzona przez prowincję. Ma pan absolutnie rację, ona nie jest... Lepiej mówić, że to jest gra o sumie zero, niż się łudzić, że jest inaczej, tak? Oczywiście, tak jest. I ja uważam, że wektor powinien być po prostu, wektor powinna być przełożona bardzo wyraźnie w stronę prowincji. Trzecie pytanie, bardzo ciekawe, o stosunek do Kościoła. Sprawa jest na dwa sposoby bardziej skomplikowana. Pojawia się w badaniach coraz częściej prawica laicka. Ludzie, którzy nie chodzą do Kościoła, ale są za PiS-em i jego nawet tymi postulatami dotyczącymi życia obyczajowego. No, po prostu mnie to nie dotyczy, ja tam nie muszę się w Kościele pojawiać, ale dobrze chcą, tak? Więc to jest jeden problem. Także to nie działa tak, że ludzie chodzący do Kościoła tylko będą w tym elektoracie pisowskim. I druga rzecz, która jest chyba jeszcze istotniejsza, no to jest kwestia... Ja myślę, że zrobiłaby lewica w Polsce bardzo zły punkt wyjścia, gdyby się definiowała jako partia ludzi niechodzących do Kościoła.
Ja nie mówię, że ma popełniać pewne spektakularne błędy SLD, tak? Znaczy przyjaźnienie się z biskupami jest absolutnie w złym tonie, ktoś jest lewicowcem. Natomiast miała poczucie, że część katolików pójdzie za nimi tak samo, jak część niekatolików idzie za PiS-em. Tak? To nie jest jedyny wyznacznik. Znaczy, warto o tym pamiętać na poziomie przekonań i zachowań, ale oczywiście nie. Rozumiem, oczywiście mówię, no, że to, co było w epoce Millera walczącego o Polskę w Unii Europejskiej, jest, jeżeli tak można powiedzieć, lewicowym zgorszeniem. Tak? Nie dziwię się. Nie dziwię się. Dobrze. Ja zacznę też od tego kościoła. Pytaliśmy o ten stosunek do kościoła i o to, co mówi się w kościele o polityce w tym małym mieście. To nie było Bielsko ani porównywalne. To było naprawdę jedno z mniejszych miast w Polsce. Z zaskoczeniem odkrywaliśmy, że bardzo często, także wśród pisowców, było stwierdzenie, ja nie chodzę do kościoła. To ja to nie wiem. Trudno mi powiedzieć, bo ja dawno po prostu nie byłem. I to ma w sobie taki element takiego zakłopotania. Bo jest pytanie o to, niby o taką ważną rzecz, jak chodzenie do kościoła, oni muszą powiedzieć, że no niestety, jesteśmy niekompetentni. To prawda, że to jest coś moim zdaniem też, o czym należy mówić. Są też elity pisowskie i one często są rzeczywiście związane z kościołem. To znaczy jest cały zastęp ludzi, którzy pracują w biznesie, zarabiają pewnie miesięcznie tyle, ile my wszyscy w tej sali, ale jednocześnie są bardzo, bardzo prawicowi, bardzo z ludem, jeżeli to jest lud, który głosuje na PiS. I to jest, mam wrażenie, coś, co PiS dość skrzętnie pomija czy przemilcza. Natomiast ludzie, nawet ci, którzy chodzą do kościoła, nie zawsze są za tym, żeby kościół uczestniczył w takim zakresie w definiowaniu spraw publicznych. Nawet jak chodzą... Ale na koniec kwestia wyboru jednego z dwóch. I nawet jak wolali, żeby kościoła było mniej, to może to jednak nie wiem, żeby było wcale. No ale też wątpię, żeby była lewicowa partia, która będzie za likwidacją kościoła w Polsce, nie? No to jednak... Nie, to wydaje mi się bardzo radykalny projekt. Ja też nie wiem, czy byłbym za taką partią. Nie, ja nie mówię teraz o strategii dalej, tylko chęci rozumienia tego o motywacji. Mnie się wydaje, że jest jedyny... Ja bym powiedział tak. Dla nas na lewicy czasami Kościół katolicki jest tym samym, co Gazeta Wyborcza dla prawicy. To znaczy jest ta wielka Gazeta Wyborcza, która kieruje umysłami Polaków. Co ta Gazeta Wyborcza nie powiedzą z telewizji? Jest pytanie, a co sprawia, że Kościół ma taką pozycję? Nie? Bo co się dzieje, co Kościół robi, że czasami go ludzie słuchają? Zatem tym jest taką długą dyskusję z Kingą Dunę. Wracaliśmy z Cieszyna i mówiła właśnie, że Kościół na przykład w sprawie eutanazji bardzo szybko udało mu się przekręcić bajkę na to, żeby ludzie byli przeciwni eutanazji. Chociaż na początku poparcie dla eutanazji było dużo większe niż 50%. Kościół zrobił jedną rzecz, która moim zdaniem była dość trafnym wczuciem się w nastroje. I powiedział tak, a co jeśli będą zabijać ludzi, na których leczenie nie będzie pieniędzy? To jest całkiem rozsądna uwaga wobec tego systemu, gdzie cały czas się mówi, że trzeba ograniczać koszty. Ja sam się trochę boję eutanazji w takim systemie, nie? W którym... Być może ktoś zadecyduje, że już nie trzeba mnie leczyć, już na pewno już się przymarzą. Tak. To też być może Kościół artykułuje jakieś lęki, które mają swoje podstawy i to jest źródło jego siły też czasami. Ale oczywiście też Kościół jest ważny dla wszystkich tych momentów przejścia. Nie? To jest oczywiste, ale to nie zawsze przekłada się na oczywiste popieranie partii politycznych związanych z Kościołem. Jestem przekonany, że gdyby Jarosław powiedział, że Kościół jest przeszkodą w realizacji jego planu i od teraz musimy lepiej
powinniśmy decydować, że taka duża instytucja ma wybierany demokratycznie skład biskupów powołanych przez parlament. Myślę, że nie było się wielkich protestów. Nie do końca, bo mówisz, że ludzie, o których, opisałeś, nie chodzą do kościoła, ale to kościół chodzi do nich. Znaczy kościół się stał instytucją, która jest wszędzie za publiczne pieniądze. W związku z tym, to co widzimy za czasów PiS-u, dlaczego Szyszko jest nietykalny? Dlatego, że za nim stoi całe środowisko Rydzyka. A dlaczego stoi środowisko Rydzyka za Szyszko? Dlatego, że Szyszko daje im publiczne pieniądze, co jest opisywane już bardzo, bardzo intensywnie w mediach, ale nie, jest przyzwolenie społeczne dla tego typu korupcji pomiędzy tymi instytucjami. Więc wydaje mi się, że Kościół przestał być instytucją, do której się chodzi. Trochę dobrym przykładem było to, co się wydarzyło zaraz po wyborze Roberta Biedronia na prezydenta Słupska, kiedy przyszedł do niego dziennikarz i zapytał, czy pan będzie skłonny spotkać się, inaczej, pytanie było sformułowane, czy będzie pan skłonny pójść do biskupa, żeby z nim porozmawiać o tym, o współpracy i tak dalej. Robert odpowiedział, bardzo chętnie zapraszam do siebie do urzędu. Krok. Czyli kto jest władzą, a kto jest elementem otoczenia władzy. To zostało kompletnie przez 28 lat naszej transformacji pomieszane. To wszystkie partie polityczne, wszystkie rządy pozwalały na takie mieszanie, kto rządzi, a kto jest rządzony. Kościół stał się po prostu elementem. To, że na przykład Platforma Obywatelska pierwsze posiedzenie swojego rządu miała bodaj spotkanie z episkopatem, dyskutując o tym, jakie ma plany realizacji swoich programowych postulatów, to też znowu było takie zamieszanie. Czyli Kościół stał się, ja się tu zgadzam, że Kościół stał się takim trochę, taką trochę mafią, która przejęła państwo. No, ja to mówię. Ja nie mówię, że pan to powiedział. W tym sensie mafią. Mafia ma najwyższy kapitał. Dobrze zadziałała. Mafia ma w sobie tę ważną cechę, że ma bardzo wysoki kapitał społeczny. My w Polsce borykamy się z bardzo niskim kapitałem społecznym. I w tym sensie ta instytucja ma ważne znaczenie w naszej debacie publicznej, bo ma po prostu świetny aparat wykonawczy, z którym i partie polityczne sobie nie radzą, i rząd, i inne instytucje publiczne, które mogłyby bronić nas przed jakąś dominacją jednej ideologii. Dajmy jeszcze odpowiedzieć Maćkowi krótko na te dwa pytania i przechodzimy do następnych głosów. Tylko z tym Szyszką. Mam wrażenie, że Szyszko ma poparcie także dlatego, że jego ustawa pozwala ścinać drzewa w ogóle. Niestety, bardzo boleje nad tym. Ludzie nie mówią, że z Szyszko wszyscy wykorzystali. Będą mi mogło nawet nie cierpieć, mi się pokażę z nami, że siebie. Doceniają. Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest sposób, żeby ludzie poczuli się jak Kaczyński w swoim obozie. Jak stwierdzą, że coś zetną, to zetną. Nie chcę bronić Kościoła. Najgorzej oceniany minister. Okej, na szczęście może to jest trochę wstydliwe, że to robią, ale i tak to robią. Jeżeli chodzi o centra i peryferia i decentralizację czy dystrybucję zachodu, to jest trudne pytanie, bo jest tutaj dylemat do rozstrzygnięcia, na przykład, czy za przeniesieniem urzędu, za decentralizacją nie pójdzie utrata ich wagi. Na przykład ja nie chciałbym, żeby Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Kultury zostały przeniesione jako pierwsze na przykład do jakichś mniejszych ośrodków. A druga opcja to dobre. Tak, prawda? Znaczy, że to by mogło być też taka w naszej sytuacji. W naszej sytuacji to mogłaby być taka degradacja, trochę jak wysłanie do Ulaanbaatar na pracę dyplomatyczną. Ale z drugiej strony to jest niesamowicie ważny problem. Jest na przykład
Pytanie, co mogłoby sprawić, żeby prowincja dostała nowy impuls rozwojowy? Nie? Znaczy, czy jest coś takiego, co mogłoby pozwolić na zdynamizowanie prowincji rozumianej i w kategorii mniejszych miast, ale też wsi? Nie, bo to nie, ja mam wrażenie, że zaryzykuję powiedzenie tego. Mnie się wydaje, że ujawnienie różnic klasowych mogłoby mieć taki charakter, ujawnienie ich, ale jednocześnie nie mówienia o ich zniesieniu. Znaczy powiedzenie, że są ludzie. Że o jej są robotnicy i klasa średnia i teraz należy wszyscy, zadaniem lewicy jest zrównanie wszystkich. Ja mam wrażenie, że być może jakimś rozwiązaniem dla nas jest powiedzenie, że są różnice, są elity, jest klasa średnia i klasa ludowa i różnimy się od siebie i się będziemy od siebie różnić. Nie jest to nic złego. W tym sensie, że klasa średnia zostałaby wyzwolona ze swojego przekonania o tym, że jest główną klasą społeczną, bo tak jest teraz w Polsce, że wszyscy są niby z klasy średniej, a jak ktoś nie jest, to jest dziwne. I to by mogło pomóc w docenieniu tego, co jest wartościowe i ważne w kulturze klasy ludowej. To znaczy na przykład konserwatywna tolerancja, to znaczy taka kategoria żyj i daj żyć innym. No to jest bardzo, bardzo często taki prosty ludzi. My nie będziemy od razu szli na małżeństwo, na ślub gejów, ale niech sobie biorą. Albo ktoś tam nie je mięsa, no nie je, no dobrze. Będzie chudszy. Nie? Znaczy, takie przekonanie, że to wszyscy nie muszą być na tych samych standardach. Nasi tak. Nie? Ale inni nie chcą żyć. Moim zdaniem to jest coś, czego brakuje w Polsce. Znaczy, takie, nie chcę żyć. Też pewien rodzaj praktycyzmu klasy ludowej, moim zdaniem, jest bardzo ważny. Etyki troski, która jest bardzo częsta, na przykład, czy bardzo ważnym takim elementem tego stylu życia. Jak pytaliśmy w dawnych badaniach, jakie zwierzę jest najbardziej podobne do człowieka, to klasa średnia powiedziała raczej, że pies, a w klasie ludowej pojawiały się odpowiedzi, że krowa. To byśmy zbici z tropu. Dlaczego? No bo krowa daje mleko i troszczy się o innych. W ten sposób. Daje coś od siebie. Nie? I to jest coś moim zdaniem takiego, czego po prostu nie ma klasa średniej, co jest jakimś bogactwem w naszej kulturze. Nie? W ogóle jakby też takim sposobem, żeby tą etykę troski w ogóle wprowadzić do obiegu publicznego, dowartościować i tak dalej. Więc to by mogło tchnąć nowe życie w prowincji, bo na prowincji też są konflikty, o których sobie nie zdajemy sprawy. Często jest taka wizja na przykład wsi, albo czegoś, co jest bardzo stabilne. Przez ostatnie 10 lat wieś się zmieniła radykalnie. Bardzo mało ludzi pracuje na roli, bardzo jest sporo robotników, jest dużo klasy średniej na wsi. Takich, która tam przeniosła się, żeby mieszkać, czasami, żeby coś założyć. I są bardzo duże konflikty między klasą średnią, a takimi zwykłymi ludźmi. Z klasy ludowej, bo ta klasa średnia zakłada na przykład stowarzyszenia i chce aktywizować miejscową ludność, a ona ta ludność nie chce. I wtedy pojawia się taki podział mocny, a oni tacy są bierni, nic nie robią, nic z nich nie będzie, to Polska beznadzieja. Nie? Zupełnie inaczej by wyglądały interakcje, gdyby było wiadomo, że po prostu jest różnica. My się różnimy i musimy się sobie jakoś z tymi różnicami poradzić. Dla mnie to jest jakaś odpowiedź, albo tu bym jej poszukiwał. W tym sensie nie wiem... Czyli zrywasz trochę z tym, że jakby jest ta gra o sumie zerowej. Twierdzi, że pojawi się nowy impuls, więc ktoś zupełnie nowego centrum nie musi nic stracić. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, ja mam po prostu odruchy centralistyczne. To jest wstydliwe, zgadzam się. I walcza z tym się ale mam to. I w tym sensie jest wyodpowiadając Krzyśkowi, że jest to, że rzeczywiście. Rzeczywiście jest to przekonanie o tym, że prowincja to nie my, nie? Że w Bielsku nikt nie powie, w Żywcu nikt nie powie. Ale to szkoda. A to czasami możesz pomagać. Ale i pomaga.
Komentarz dotyczył jeszcze sprawy Kościoła. Profesor Matyja w tej rozmowie, którą też przywoływał, wspominał też tą kwestię, że na prowincji tak naprawdę BCPO w kwestii podejścia do Kościoła katolickiego się specjalnie nie różniły. I w związku z tym to był argument IPSL jest, tak? To mogłoby wyjaśniać, dlaczego Polska jest konserwatywna, no bo skoro wszystkie siły się podpisują pod tą agendą, no to jest, ale to nie jest argument wyjaśniający, dlaczego głosują na PiS. To znaczy, bo wcale nie muszą, skoro na prowincji Platforma jest w zasadzie tym samym, to nie Kościół jest, znaczy to sugerowałoby, że to nie Kościół jest tym czynnikiem decydującym. Natomiast pytanie mam dwa. Jedno z Maćkiem rozmawiam dużo częściej, więc może dokładnie do Sarmatyi. Jedno a propos tego policentryzmu. Czy Pana zdaniem reforma Gierkowska z 1975 roku była sensowna z punktu widzenia budowy państwa bardziej policentrycznego? I czy w związku z tym jej odwrócenie w 1999, motywowane przede wszystkim funduszami unijnymi, strukturą ich rozdziału, czy była w jakimś sensie błędna, bo czy można było ją przeprowadzić bez straty dla tych miast na prawach powiatu, tak? czyli byłych województw? No, oczywiście, proszę o historyczne odniesienie, czy Gierek, krótko mówiąc, spolicentryzował Polskę, czy nie? To było jedno pytanie, czy na 75-99, jak się te reformy mają do tego ideału policentryzmu? A druga rzecz, Pan powiedział na początku, że ludzie na prowincji niekoniecznie są politykami, niekoniecznie ich tożsamość polityczną buduje kwestia polityki centralizacyjnej bądź decentralizacyjnej, ale właśnie często na lewicy pojawia się ten wątek tak zwane zwijanie państwa, tak? Czyli tego procesu polegającego na tym, że w wielu, czy to miastach powiatowych, czy jeszcze dalej w gminach, po prostu zauważano postępującą w ostatnich kilkunastu latach degradację instytucji publicznych na takim bardzo banalnym poziomie, że była poczta i nie ma, tak? Albo był posterunek policji zlikwidowany. Pan wspomniał o komunikacji, ale akurat w projekcie miejskim, prawda? I czy to zmienianie państwa mogło być Pana zdaniem, czy ono jest rzeczywiście istotnym zjawiskiem diagnozowanym, rozpoznawanym przez ludzi na prowincji i czy mogło mieć wpływ na ich decyzje polityczne? Ja proponuję, ponieważ padły dwa konkretne pytania dla profesora Matyi, to my damy szansę odpowiedzieć i potem ja będę powtarzał. Dobrze, to z Gierkiem jest fascynujące i bardzo trudne, bo tak, to był ruch decentralizacyjny, bo to była gospodarka centralnie kierowana i to oznaczyło, że ileś fabryk trafiło na prowincję, ileś sądów trafiło na prowincję. To bardzo zmieniło strukturę. Jedna anegdota w Sączu, opozycja była znacznie silniejsza, dlatego że była reforma Gierkowska i przyjechali ludzie z Łodzi, Gdańska i tak dalej, którzy się tak nie bali jak ludzie z Sącza, władze komunistycznie. Dla mnie wielkie zaskoczenie, wbrew wszystkim stereotypom. Tak? To była reforma bardzo zła dla miast powiatowych, które nie dostały tego statusu wojewódzkiego, bo one podupadły. Dla nich już 98 rok był trochę powrotem do statusu, ale też do pewnej siatki instytucji. Ale jest jeszcze jedna rzecz, no to jak ktoś kocha miasta, to ma dylemat. W Nowym Sączu, w Bielsku też, ale w Nowym Sączu, no tak, 48 tysięcy mieliśmy, jak była reforma Gierkowska, i to było prawdziwe miasto. A potem w ciągu 20 lat przyjechało 30 parę tysięcy przybyszów, którzy nam zepsuli miasto. Zamieszkali w blokach, nie mieli w ogóle żadnej wiedzy o tym mieście, żadnego szacunku. No, nastąpiła ruralizacja, czy rustykalizacja życia miejskiego, i to, jak ktoś z Państwa zna te takie nowe miasta wojewódzkie, no to tam to widać, tak? To znaczy, pewne rzeczy, coś się straciło, tak? Taki stary, no, małomiasteczkowy charakter. W Bielsku spotkałem dwie osoby, które tak mówiły, w Sączu bardzo dużo, tak? Które mówiły, no coś straciliśmy razem, więc jest poczucie ambiwalentne, ale to było bardzo dużo pozytywnych elementów w tym, łącznie z jednak dotarciem głębiej w strukturę Polski pewnych pozytywnych elementów cywilizacyjnych. Naprawdę Polska lat 70. to jeszcze jest kraj pod wieloma, z dzisiejszej perspektywy, zobaczcie, zacofamy, tak? Cywilizacyjnie, jak mówimy, transport, infrastrukturę mieszkaniową,
w 70-tych latach to większość z Państwa sobie nie może z tego zdawać sprawę. Zamieszkanie w bloku to był awans wielki, tak? Po prostu nie trzeba tego sprzątać codziennie, tak? Ciepła woda leci z kranu. No, ja wiem, że to jest, to się może wydawać. Dzisiaj mieszkanie w blokach mieszka, aha, no to te teorie klasowe się bardzo tutaj dziwnie mają. Dobra, 98 rok. To jest reforma, która w ogóle nie została skończona. Czy ona została zrobiona, przepraszam za kolokwializm, na rympał? Tak? Po prostu Kulesza wiedział, że ma pół roku, co zrobi, to będzie reforma, jakoś trzeba dopasować. No i tak, finansowo nie zrobiona. Przede wszystkim kategoryzacja miasta, to co byłoby najważniejsze. No nie ma miejsca w tej strukturze dla Nowego Sącza, Bielska, Częstochowy, Radomia, ale też miast takich jak Świdnica, Lubin, tak. To jest chaos. Tak, można to poprawić. Tak, można to poprawić, jest bardzo dużo sposobów i można to uznać za największy sukces tamtej reformy, to że doszło do decentralizacji. To znaczy, że naprawdę władza powędrowała na dół. Znowu Państwo mogą tego nie pamiętać, ale dyrektora szpitala w Ciechanowie mianował minister zdrowia. Kuratora wojewódzkiego oświaty mianował minister oświaty, minister edukacji. Tak? Zmieniała się w Warszawie, ja pamiętam, bolesne wrażenie 93 rok, doszła do władzy SLD, PSL, wszystko poleciało w województwach, tak? I w Nowym Sączu dyrektor szpitala był z tego rozdania. No, tak po prostu musi być, no bo to jest państwo scentralizowane. To się skończyło. To dzisiaj decydują władze lokalne, ale jest jeszcze jedna rzecz. No, przeszły pieniądze i to, co pan mówił, to, co mówił pan Maciej Gdura, no, wszystkie złe skutki tej reformy jeszcze zostały, że tak powiem, polukrowane przez Unię Europejską, tak? Bo to, co mogłoby się stać złego, tak? Ze statusem miasta byłego wojewódzkiego nie jest tak widoczne, nie jest tak dotkliwe w Nowym Sączu, bo przyszły ogromne pieniądze z Unii. Pieniądze, których miasta zachodnie, unijne, nie widziały, tak? Porozmawiajcie Państwo, bo to jest bardzo ciekawe. Doświadczenie samorządowca z Francji, Niemiec i tak dalej. Nie ma tam takich ekstra pieniędzy, żeby co rok była nowa inwestycja. Czyli mamy miasta partnerskie, tam nie ma takich inwestycji, tak? To jest zupełnie inna skala pieniędzy, więc to ten lukier żeśmy wpałaszowali, ale on sprawił, że ta reforma nie jest tak dotkliwa, tak? Że Wrocław nie dominuje tak nad województwem, jakby tych pieniędzy nie było. I ostatnia rzecz, rzeczywiście coś, na czym moim zdaniem można skupić na różnych rzeczach spory kapitał polityczny w Polsce, jeden z nich to jest transport publiczny. Tak? Ja rzeczywiście mówiąc o transporcie publicznym, mówię o miastach, w których jak w Nowym Sączu czy Bielsku transport publiczny miejski jest zorganizowany jak PKS i o miejscowościach mniejszych, gdzie PKS po prostu przestał docierać. No i jest tak, jest. To bardzo często jest tak, że to jest po prostu no, wykluczenie transportowe, więc tak bym to... Zwijanie państwa było, jest porozumienie. Natomiast właśnie, zwijanie państwa to jest bardzo skomplikowane, bo część tych procesów jest racjonalnych, tak, i po prostu jest pochodną cywilizacyjnych zmian, tak, a część jest takich, że można by je próbować przy pomocy instytucji świadomej polityki państwa powstrzymywać. To jest i polityka regionalna, i polityka miejska. No, ta polityka miejska jest, ja uważam, strasznie ważna, bo nikt na niej nie mówi, ale jedno złudzenie. Ja nigdy tego nie powiem, proszę się nie bać o to przenoszenie ministerstw. Ja prowadziłem badania w województwie dolnośląskim nad właśnie 20 lat transformacji tej po zmianie podziału administracyjnego i tam taki mędrzec jak ja bym był wtedy, prawda? Wojewódzki Urząd Pracy umieściłby w Wobrzychu, tak? No wszyscy klaskali, świetnie, jedna instytucja wojewódzka przynajmniej w Wobrzychu. No i skutek jest taki, że w Wobrzychu pracuje mniejszość urzędników tego urzędu, tam jest tabliczka Wojewódzki Urząd Pracy, ale większość pracuje w Wrocławiu, bo taka jest logika funkcjonowania całego państwa, więc kijem Wisły się nie zawróci, ale są takie momenty, kiedy można to zrobić, tak? Jak ja pamiętam rozpacz profesorów, jak NCM wylądował w Krakowie, Jezus Maria, co to będzie, no jak taka degradacja i w ogóle same nieszczęścia, jakoś to... Ja znaczy zaryzykowałbym pewne kroki, tak? Ale oczywiście to trzeba rozumu politycznego, to nie jest jednoznaczna dyrektywa. Janek i potem Właśnie. Kwestia, którą jeszcze prosił, żebyśmy zostali na chwilę przy kwestii zwijania państwa, bo ono na przypadkiem zgrabnie mi tłumaczy tu kilku wątków, jakie się pojawiło, bo mnie zafascynowała ta informacja o tym, że ludzie żyją w jakimś kompletnym rozdzieleniu między swoim życiem prywatnym, a tym, jak postrzegają sprawy publiczne. Czy to właśnie wynika trochę z tego, że państwo stało się dla nich już kompletnie abstrakcyjnym tworem, który nie istnieje w ich życiu, znaczy jak tylko coś, nie wiem, obcego,
wrogiego, to na pewno w żaden sposób nie stanie, nie wiem, pomóc, wesprzeć, zaopiekować się. Czy to zwijanie państwa nam trochę by nie tłumaczyło tego? Plus też, czy właśnie ten nagły wzrost poparcia dla PiS-u nie brałby się z tego, że PiS jakoś jednak chce wyjść z tym państwem do ludzi. Jest pierwszą władzą, która pokazała, że państwo może też dawać pieniądze, a nie tylko je zabierać. I czy też, bo trzeci wątek, czy właśnie tu pytaliśmy ciągle i zastanawialiśmy się na wielu spotkaniach o receptę dla lewicy, czy to właśnie nie o to chodzi, żeby przypomnieć tą taką wizję państwa socjaldemokratycznego, który jest dla ludzi, które się nimi opiekuje. Nawet pociągnął ten wątek nie tyle dla ludzi, co z ludźmi, czyli bardziej podmiotowo traktować mieszkańca czy mieszkankę. I w tym sensie wydaje mi się, że my straciliśmy bardzo dużo w okresie od 2004 roku, ponieważ coś, co się wydarzyło na prowincji, a zgadzam się z Maciejem, że tam nastąpiło bardzo dużo zmian, nie wszystkie koniecznie pozytywne, bo część to było na przykład rewitalizacja, która polegała na wymianie chodnika, albo no, jeszcze dobrze, jeśli chodnik. Bardzo pozytywnie. Jeżeli to był chodnik, ale gdyby to wymiany po prostu jakieś tam kostki gdzieś na, w centrum miasta. I za chwilę o tym powiem. Natomiast ten okres 2004-2017 kompletnie nie został wykorzystany przez progresywne siły, żeby pokazać, że programy unijne to są programy, które wzmacniają lokalne społeczności, które przynoszą zrównoważony rozwój, które zwiększają, podnoszą standardy ekologiczne, na przykład poprawiają stan wody, czy poprawiają stan powietrza. Może w Polsce z tym powietrzem jest trochę trudniej, ale paradoksalnie to, że było trochę trudniej z powietrzem, spowodowało, że mamy obecnie jeden z najmocniejszych ruchów społecznych w naszym kraju, jakim jest ruch antysmogowy. Jest totalnie demokratycznym, totalnie apartyjnym, a bardzo politycznym ruchem. I co ważne, on funkcjonuje podobnie jak inne już przez państwa wymienione ruchy, nie tylko w dużych miastach, tam się zaczął, Kraków, Warszawa, inne, ale teraz schodzi do najmniejszych miejscowości, czyli dokładnie dzieje się to, co się dziać powinno, o czym też Maćku mówiłeś. I wydaje mi się, że ten aspekt jakości życia i powiązania go z projektem unijnym byłby bardzo ciekawy, ale o to nie dba nawet sama Unia Europejska, ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski, ani inne instytucje unijne niestety nie mają czasu, żeby się w ogóle zglokalizować, czyli żeby dojść do Europejki i Europejczyka. Mówiąc wprost, my się nadal nie czujemy Europejczykami czy Europejkami w swoich małych ojczyznach. I trochę wydaje mi się, że to, co udaje się w Słupsku i co chyba jest, może być największą wartością, to budowanie dumy ze swojego miasta. Niezależnie od ekonomicznej perspektywy, bo ono może być biedne, bo to nie chodzi o to, czy ono jest bogate czy biedne, chodzi bardziej o to, żeby ludzie, którzy w nim mieszkają, poczuli się, że to nie jest obciąż, że się mieszka w takim mieście. I w tym sensie wydaje mi się, jest ostatni czas tak naprawdę, znaczy te najbliższe 7 lat opóźnione, no bo to jest ta perspektywa 2014-2020, która właśnie zaczyna być realizowana, żeby na tym koniu trochę pojechać, pokazując, że projekt unijny jest projektem w jakimś jednak stopniu socjaldemokratycznym, zielonym, projektem, który ma fundusze spójności, który ma fundusze redystrybucyjne, podczas gdy przykładowa nafta w Stanach Zjednoczonych vis-a-vis Meksyk ma kompletnie inny projekt globalny. W tym sensie warto byłoby wykorzystać to, co się i tak stanie. Zobaczcie, że na przykład wykluczeniem transportowym bardzo mądrze już PiS zaczyna się zajmować. Wymuszone to jest przez Unię na nich, bo Unia zobaczyła, że środki na infrastrukturę transportową w Polsce zostały wykorzystane 92% na drogi, 8% na koleje w tamtej ubiegłej perspektywie. W związku z tym teraz zmuszają, żeby było to
co najmniej 60-40, czyli na drogi 60-40 na koleje. I to nie PiS to wymyśli, tylko PiS teraz, udając, że jest taki bardzo prokolejowy, robi coś, co po prostu nie dostałby na to pieniędzy, gdyby dalej brnął w wykluczenie transportowe. I w tym sensie, że tu nie ma, znaczy w Słupsku jesteśmy, ale tu, że lewicowi, progresywni, zieloni politycy nie mówią o tym we wszystkich miejscowościach, że na przykład przywrócenie stacji kolejowej w naszym mieście, czy połączeń kolejowych w naszym mieście jest moim priorytetem w wyborach samorządowych, to jest moim zdaniem bardzo poważny problem lewicowości, znaczy lewicowość oderwana od takiej codzienności ludzkiej. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za wszystkie głosy i teraz chciałbym poprosić naszych gości o podsumowanie. Może teraz zaczniemy od Ciebie, Maciek. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od tego pytania o Państwo i stosunek do niego. Rzeczywiście te osoby, z którymi rozmawialiśmy, one przyznawały, że PiS coś daje, to znaczy, że tutaj jest jakaś, na przykład w rozmowie o 500+, no bo oni wreszcie się dzieje to, co się powinno stać wcześniej. I to jest okej, znaczy w tym sensie to widać, że jest coś takiego jak godnościowy aspekt 500+, albo takie przywrócenie wiary w to, że działają instytucje. Ale z drugiej strony, przez to, że 500+ funkcjonuje w całej serii działań i wszystkie są akceptowane, mnie się włącza czerwona lampka. To znaczy, ja mam wrażenie, że jest coś takiego też na lewicy, jakiś taki rodzaj nieczystego sumienia czy wstydu, że to nie my to zrobiliśmy, bo SLD tego nie zrobiło, więc teraz w ogóle jak milczeliśmy, albo nie udało się nam tyle SLD to zrobić, tego nie zrobiło, to teraz też nie mamy prawa krytykować PiS-u i w zasadzie powinniśmy cały czas tylko podkreślać, że dajmy 500+. To powinna być nasza rola. Ale kurczę, dla mnie jednak to, co usłyszałem w wywiadach, jest dowodem na to, że to nie jest polityka, która zmierza do budowy państwa jako instytucji dla wszystkich. Znaczy, to jest dla mnie problem. Oni w ogóle nie zastanawiają się nad tym, jak się porządek z tego wyłania. Znaczy, czy w ogóle jest coś takiego, że oni, jeżeli stracą władzę, czy chcieliby żyć rządzeni przez, w ten sam sposób przez przeciwników. Nie? To jest coś, w tym sensie to jest takie destrukcyjne dla państwa w zasadzie. I tam jest tylko takie przekonanie, że dobrze, że Kaczyński rozwali to wszystko i wprowadzi własne rządy. To jest też moim zdaniem z takiej zakulisowej wiedzy, to jest też fatalne dla państwa. Znaczy, Kaczyński naprawdę jest pytany o to, jak, czy można obsadzić średnie stanowiska pewnymi kandydatami. No, to jest moim zdaniem, nie wiem, czy to można nazwać centralizacją, to już chyba jest coś więcej, nie wiem, jakiś może neologizm by trzeba było wymyślić tutaj. W tym sensie mam wrażenie, że ten związek publiczności z Kaczyńskim, on nie służy budowaniu państwa, znaczy on jest jakimś takim, czymś raczej właśnie takim neoautorytaryzmem, a nie czymś, co daje na przykład nadzieję na to, że powstanie jakieś takie przewidywalne struktury, że wreszcie państwo będzie działać. Ale jest taka potrzeba, bo istniały, czy jest tylko właśnie takie proste skojarzenie, nie przyjdzie każdy i rozwalić? Ja mam wrażenie, że to przeważa. Znaczy, że to jest to odczucie, które... Ja mam wrażenie, że w ogóle uczestnictwo w polityce się często wiąże po prostu z przeżywaniem pewnego dramatu. Nie, to jest też atrakcyjne. To jest pytanie, dlaczego ci ludzie jakby wiedzą, że gimnazja były w miarę okej. No, jasne, że zawsze się znajdzie ktoś, kto może rozwalić zajęcia, ale w sumie to było dobre. I nagle przechodzą do tego, że trzeba rozwalić to wszystko. Nie? To jest też atrakcyjne po prostu. Znaczy, to jest życie. To jest życie, to widzimy, jak to jest historia. To uczestniczymy w czymś ważnym. I z jednej strony jakby zgadzam się z Darkiem Szterem, jak on mówi, że trzeba akcentować to, co robi Unia Europejska, że to jest ważne, a jednocześnie ci ludzie widzę, że uważają, że to, co daje Unia Europejska, to jest oczywiste.
To jest tak, zbudowane autostrady, zbudowane, no każdy by sobie pytał się o to, czy Tusk zbudował autostrady, czy to dobrze, czy też dobrze, dobrze, ale i tak by zbudowali, by to Unię. Czy rolą Unii jest zdawanie, a naszą rolą jest zdradzić. Tylko nie zadanie świadectwa. Tylko pytanie, co się stanie w momencie, kiedy Unia przestaje dawać i z jakim my się światem wtedy zderzymy jako progresywne środowisko. Trzeba wziąć jeszcze więcej, a Unia i tak się rozpadnie i wszystkim rządzi Merkel. A my nie możemy cały czas na kolanach. Nie mam nadziei. Nie, w tym sensie nie, myślę, że jest nadzieja, tylko że ona musi polegać na zmianie kontekstu. Też na przykład wydaje mi się, że ważnym takim też ludowym zasobem, który jest istotny ludowym odruchem, do którego można się odwołać, to jest to, że potrzebujemy dzisiaj jedności. Nie także w Europie. Znaczy, że w ogóle ja wiem, że na lewicy się przyzwyczailiśmy, żeby mówić, że konflikt jest najważniejszy i tak dalej, ale to jest naprawdę ważny ludowy odruch dotyczący polityki. Nie to, że nie ma prawa się nikt ze sobą nie zgadzać, ale że na pewnym poziomie współpraca ma wartość. Nie? Że to jest coś, co jest istotne i że trzeba się dogadywać, i trzeba szukać kompromisu. Byle się to nie skończyło na twierdzy Europa, czyli myśleniu takim, wiesz, no, nie, to też jest wyzwanie. Ale w tym sensie zwłaszcza myślę o tym, kiedy patrzę, że ta polityka prawicy wobec Unii Europejskiej, ona ma krótkie nogi. To znaczy, że to jest jednak myśleniem PiS-u Europy rządziło bardzo długo takie przekonanie, że to jest coś, co będzie istniało zawsze, a my będziemy wiecznie tymi cwaniakami, którzy więcej wezmą, bo się pokłócą. Teraz widać, że to nie jest jeszcze trwałe. Jasne, że nie można ludzi tylko straszyć rozpadem Unii Europejskiej, bo na strach nie można, strach działa jako przyprawa, dobrze, ale to nie może być jedyne, co ma lewica do zaoferowania. A jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to przypomnę tylko, że Dzień Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony dzięki inicjatywie Bronisława Komorowskiego. I oczywiście jest to świadectwo infantylizmu. W tym sensie żołnierze wyklęci to jest jeden z ważnych tematów, który też określa dzisiaj klimat. I to jest sprawa bardzo złożona, bo tam były osoby, które rzeczywiście wybrały heroiczną drogę beznadziejną, ale byli też zbrodniarze. Oni są dzisiaj wszyscy gloryfikowani. Ogień jest gloryfikowany, Łupaszka jest gloryfikowany. To są, nie twierdzę, że powinni być pokazywane, tak, ich portrety powinny być portretami hańby. Nie, ale... Przepraszam, nie wejdę panu w słowo. Proszę. Przy okazji deprecjonuje się wartość ludzi, którzy w 1945 roku wykonali innych wyborów. Na przykład ten rozkaz demobilizacyjny Armii Krajowej, który mówi się o tym, że na granicy wyczerpania biologicznego, prawda, i wyniszczenia biologicznego, i że nie możemy dorazić. I tak dalej, właśnie, popadamy w przesadę, prawda? Tutaj jest stosunkowo, nie wiem, jakiś wątek boczny, uraz. Ja myślę, że jeżeli coś jest do ocalenia, powiedzmy, z tego doświadczenia PRL-owskiego, to jest jednak, jak to mówiono o tym, że Polska jest krajem leżącym nad Wisłą, że nie można tego zmienić, to dzisiaj też trzeba mówić, że Polska jest krajem leżącym w Europie. Nie może być, tak, nie przeniesiemy, nie zostaniemy prowincją Chin. To jest coś, co określa nasze położenie. Dziękuję bardzo. Jeżeli można spróbować odpowiedzieć na te pierwsze wątki trzymających bardzo tematu, to znaczy dotyczące zwijania funkcji państwa, ja bym zaproponował, a konserwatyzm widoczny w wypowiedziach pana profesora Góry mnie do tego ośmiera, że droga dialogu politycznego jest bardziej otwarta niż się można wydawać. Ja mówię o tych instytucjonalnych wizji całości i tak dalej, bardzo by się to nawet XIX-wiecznym konserwatystom podobało. Ale jeżeli mówimy o zwijaniu funkcji państwa, to przyjmijmy jednak mimo wszystko paradygmat polityki miejskiej. Ona jest bardzo ważna, bo jeżeli przywrócimy i będziemy bronić dobrej hierarchii, czyli takiej, tak jak mówiłem, decentralizacyjnej hierarchii miast, tak? To znaczy, żeby jednak wciągać jak najwięcej miast do dyskusji o sprawach kraju, regionu,
i budować instytucje, to jest bardzo, bardzo ważne i tworzyć, pilnować, czy transport działa w odpowiedni sposób, czy szkoły tam są na odpowiednim poziomie. Tu państwo ma naprawdę bardzo dużo instrumentów, żeby współdziałać z samorządem. I druga rzecz, no, ja bym bardzo chciał usłyszeć, a to jest, tego tak bardzo wyraźnie nie widać, że samorząd jest tym oczkiem w głowie naszej demokracji. Chciałbym, żeby to wszystkie partie prawicowe, lewicowe, wszystko jedno, jakie bardzo otwarcie deklarowały, bo to jest szansa i w pojedynku, o którym prawie żeśmy nie mówili, a to mnie trochę boli, choć mówię do tego wątku, globalizacji. Tak? Znaczy, samorząd jest naszą największą siłą, nie państwo narodowe. Państwo narodowe, jak już tyle się pozbawimy w PRL-e, państwo narodowe odgrywa dzisiaj rolę podwójną w bardzo wielu krajach. Tak? Tak samo może być agentem globalizacji niszczącym wewnętrzne interesy narodu, jak w drugą stronę. Natomiast samorząd ma tu bardzo trudno, żeby przewerbować na stronę globalizacji. Więc im niżej będzie samorząd, im niżej będą naprawdę pieniądze, no to tam jesteśmy my. No już można na poziomie małej gminy być przekonany, że ktoś nie urządzi za ten, ale to już trzeba być solidnym wariatem. Tak? To w każdym razie, więc taki bardzo mocny aspekt polityki miejskiej i decentralizacyjnej powinien być moim zdaniem kanonem nowej polityki polskiej, jeżeli będzie dobra polityka, mówię na PiS-ie, to także po PiS-ie. Jeśli chodzi o psucie tego, to tutaj mówiliśmy o różnych paradoksach, ale pan mówi słusznie o państwie z ludźmi, ale reforma 2002 roku, wprowadzenie ustroju prezydenckiego na modłę bizantyjską, to nie zrobiła tego prawica korwinowska niestety, tylko lewica, taka jak to wówczas była, no SLD, Unia Pracy. I to jest reforma, która ma swoje pozytywne strony, bo ona tam dała możliwość sprawniejszego zarządzania, mniejszej roli partii w niektórych miastach. Zależy dużo, ale potwornie zniszczyła infrastrukturę społeczeństwa obywatelskiego w małych miastach. Tak, to po prostu jest. I to jest bardzo ważne. Moim zdaniem po prostu o tym też trzeba otwarcie mówić, no, budować taki szeroki konsensus na rzecz samorządności z elementami naturalnej partycypacji, czyli przez radę, a nie sztucznej, przez jakieś tam rady przy prezydencie, które są trochę z marionetek złożone w wielu wypadkach. Teraz bardzo ważny wątek obciachu związanego z prowincją, ale on jest bardzo głęboki. Znaczy, powinniśmy próbować szukać szerokiego konsensusu, żeby to nie było obciachem, ale przede wszystkim, żeby z prowincji nie uciekali ludzie w wieku większości tutaj obecnych dyskutantów. Tak? Bo to jest dramat, naprawdę, proszę Państwa, w Nowym Sączu, w Bielsku Białej, wszędzie, gdzie pytam, w Wałbrzychu, wszyscy mówią, liceum numer jeden zwykle to jest to najlepsze. Liceum numer dwa wyjechało w całości do Warszawy, Wrocławia, Londynu, Nowego Jorku i tak dalej. Ludzie, którzy należą do pierwszego pokolenia samorządowców, oni mieli 30 lat, jak zostawali prezydentami miast, 28 prezydentami, szefami rady, no tak, oni mieli swoją szansę. Ale już żadne dzieci, ani żadni potomkowie nie mają swojej szansy. Rady się starzeją, prezydenci, ja mieszkam w mieście, gdzie prezydent ma 73 lata i konkuruje z nim prezydent miasta, w którym pracuje, gdzie ma 74 lata. I obaj jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, że będą kandydować, prawda? Więc to nie ma, to jest tak, że nie ma wśród 30-parolatków kandydatów na rządzenie. Na rządzenie tymi miastami, ale jeszcze może się zdarzyć pojedynczy Biedroń, jako tak powiem, singiel, który wygrywa wybory prezydenckie, ale już partii to ja nie wierzę, że gdzieś wygra taka 30-40-latków. Tak? To jest. Jest bardzo ciekawy prawicowy Biedry, Lucjusz Medbereżny, tak? Prezydent Starowej Woli, który powiedział, że jego ambicją jest to, żeby jego koledzy nie wyjeżdżali ze Starowej Woli. Żeby tam chcieli, tak jak on zaryzykował, zrobił karierę, no, z poparciem oczywiście partii, no ale jakoś to jest w miarę sensowna ta kariera. No, ale tego nie ma. Nie ma karier dla 30-latków, wykształconych dla 20-parolatków, którzy by mogli po studiach przyjechać i dostać jakąś pracę, no, tak związaną ze swoim wyuczonym zawodem, jak dostaną w Warszawie, Wrocławiu, Londynie czy Berlinie. Więc to jest stawka w grze. I jak mówimy, że tam nie ma regresu, tam nie ma regresu, ale jeśli chodzi o elity polityczne na prowincji, to regres jest aż za wyborą, tak? To znaczy naprawdę nie ma kandydatów na radnych z tego młodego pokolenia i co więcej, no nie ma kandydatów na szefów domów kultury i tak dalej. I to jest stawka w grze.
Oczywiście lewica ma ogromne szanse, tak? Jakby lewica się wzięła na poważnie, nie wiem, czy się weźmie, tak, za działalność antysmogową, to jest bardzo duży konflikt, to jest mniejszość dzisiejszego miasta. W mieście, w którym mieszkam, w Bielsku Białej, wydaje mi się, że większość jest za prezydentem, który mówi, że wiatr przywiał smog z Nędrzewca. Tak? To była jego główna refleksja na temat tego, skąd się wziął smog w Bielsku. No, poważne argumenty trochę go przekonały, ale natomiast na serio to po prostu ludzie uważają, tych działaczy antysmogowych, ja byłem na manifestacji antysmogowej, wiem, że część mieszkańców była nią oburzona, tak? Bo oni, no tu trzeba by połączyć antysmogowość z troską, tak? To by była jakaś lewicowa, no, pomóc im, nie, ale powiedzieć im, że pomożemy wam, a nie tylko po prostu powiem wam, że jesteście idiotami, którzy palą w piecu nie tym, co trzeba, więc ja widzę sporo szans dla jakiegoś innego myślenia niż to dominujące, no ale to trzeba rzeczywiście zaryzykować. To jest bardzo poważny problem. Z ciekawostek takich zupełnych, no oczywiście Lewica, znaczy Razem miało jednego sojusznika nie w samym Bielsku, to była Nowoczesna, tak? To wszystkich dziwi, jak to jest możliwe, ale to są te dwie partie rzeczywiście, które się zaryzykowały przeciwko smogowi, reszta się działa po prostu cicho, zgodnie z oczekiwaniami mainstreamu, który jest pisowsko-platformerski, tam gdzie mieście, które mówię. Nie, no taki no, centroprawicowy, ale on ma pewne społeczne poparcie. I ostatnia rzecz, którą chciałbym skończyć, i to jest, wydaje mi się, że wbrew pozorom trochę sens i decentralizacji, i najważniejszego dylematu, z jakim się borykamy jako społeczeństwo, naród, tak? To znaczy my mamy 2 lata rządu PiS-u, bardzo silnie postawiły ostro kwestię, kim jesteśmy. To były świetne te badania, rzeczywiście ja mam poczucie, że dla części prawicy, dla części, ale ludzi, którzy głosują na PiS, narodem jest ci, którzy głosują na PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Resztę traktuje się, mówiąc lekko histerycznie, barierką, tak, na Krakowskim, albo hasłem śmierć wrogom ojczyzny, albo coś. Wiadomo, że to nie chodzi o żadnych Niemców, czy Ukraińców, czy Rosjan, tylko wroga wewnętrznego. Więc wydaje mi się, że tu jest taka bardzo ważny pomysł na to, co potem. Tak? Bo bardzo łatwo jest powiedzieć po prostu, no to my będziemy mieli swój naród, oni swój naród. Ja już widziałem, czasami mi ktoś na Twitterze pyta, a czy nie lepiej byłoby na granicy na Wiśle zrobić? Jest RFM i NRD. No oczywiście to problem, kto byłby tego NRD, no, ale wiadomo, że pisowcy uważają, że tam wszyscy wiemy, co by było. Tak? Ale podzielić się na dwie części i jakoś z tym żyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczny moment. Tak? Znaczy, taki moment, w którym od jakości odpowiedzi na to, co zrobił PiS, znaczy przyszłość kraju tak na 20, 30, 40 lat. Moim zdaniem to, kim jesteśmy, ma odpowiedź na dwóch poziomach. To bym... Okej, kontekst niemiecki jest też... Na dwóch poziomach bardzo ważne, bo to, co ja mam problem z polityką historyczną PiS-u, Platformy i tak dalej, to że jest polityka skrajnie centralistyczna, tak? To znaczy profesor Jałowiecki kiedyś powiedział, że to jest historia pisana na poziomie 1000 inteligentów mieszkających w Warszawie albo w Zaborze Rosyjskim, plus 200 jeszcze z Krakowa, tak? Ale ta historia nie obejmuje doświadczenia mieszkańców Bielska-Białej, mieszkańców Cieszyna, mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców Łomży. 2018 rok, jeśli ktoś będzie chciał obchodzić o stuleciu podległości, to jest bardzo ważny rok. Można próbować to opowiedzieć przez 100 lat ostatnich, każdego z tych miast, no, może Jeleniej Góry 70, tak? ale też ze świadomością, kto tam mieszkał i jak my się zdradzimy, że ktoś inny mieszkał. I co z tego, co dzisiaj potrafimy o tym powiedzieć jako ludzie, którzy już nie mają poczucia zagrożenia. Puenta będzie bardzo smutna dla Państwa, którzy mówią o tradycji lewicowej i lewicowej tożsamości. Otóż ja uważam, że bardzo chciałbym, żebyśmy myśleli o tej tożsamości wspólnej, a jak ktoś się dziwi, dlaczego Polacy kochają Jarosława Kaczyńskiego, to powinien zobaczyć, kto zdobi nazwy największych ulic w polskich miastach. Ja w czasach, kiedy jeszcze byłem bardzo młodziutkim narodowym demokratą, wiedziałem, że głównym demokologiem demokracji w Polsce jest Józef Piłsudski. Tak? I to mi zostało do dzisiaj, chociaż już narodowym demokratą nie jestem, ale państwo, które się czci bezkrytycznie Józefa Piłsudskiego i nie ma poczucia ambiwalencji takiego, no,
tak, że ten 26 to jednak była jakaś katastrofa, tak? I 35 to była jeszcze większa katastrofa. I zepsuliśmy sobie państwo, no to, to potem nie może być już tak łatwo, tak? Znaczy nawoływałbym do większego rewizjonizmu również we własnym obozie, bo pamiętam, kto w 26 roku popierał Józefa Piłsudskiego, kiedy szedł na Warszawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję obu naszym prelegentom, dziękuję Państwu. Jedno tylko zdanie dotyczące polityki historycznej, właśnie tego ostatniego wątku, bo wydaje mi się, że w tej chwili obserwujemy też, być może jest to niezamierzony efekt polityki prowadzonej na mocy ustawy tak zwanej definiującej przestrzeń publiczną, a zaprojektowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, że budzi się lokalne społeczeństwo obywatelskie, ponieważ w wielu małych miejscowościach tworzą się, zorganizowane są protesty przeciwko wielu próbom właśnie, które pokazują akurat związek realnego doświadczenia historycznego lokalnej społeczności w kontrze do oficjalnej narracji historycznej. I akurat miasto, które jest mi bardzo bliskie, czyli Drawsko-Pomorskie, w tej chwili walczy o zachowanie dwóch czołgów i nigdy się nie zdarzyło. Między Drawskiem Pomorskim jest szkoda, że a miastem, a blisko miejscowością Złocieniec jest mniej więcej taki konflikt jak między Toruniem a Bydgoszczą czy Krakowem a Warszawą, a nawet burmistrz Złocieńca przyjechał do Drawska Pomorskiego z armatą i oddał salut i powiedział, że Złocieniec też będzie walczył z Drawszczanami o zachowanie tych czołgów, więc to są takie paradoksy oficjalnej polityki, ale mówię całkowicie na serio. I niejako podsumowując i to dzisiejsze seminarium i cały cykl, to chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty, które także wybrzmiały tutaj w wypowiedziach obu panelistów i na końcu mówił o tym profesor Matyja, czyli i użył tej metafory z podziałem na Wiśle. Znaczy wydaje się, że to, co dzisiaj w polskiej debacie publicznej, to co niszczy sferę publiczną, to jest taki wykluczający język. To znaczy, że polski model demokracji nie jest zinstytucjonalizowaną formą konfliktu, który jest naturalny dla demokracji, tylko że osoby o innych poglądach są delegitymizowane czy wypychane poza tę wspólnotę, a tę wspólnotę powinno organizować sprawne, nowoczesne państwo, które sprzyja inkluzji społecznej. To jest coś, nad czym my jako Ośrodek Myśli Społecznej imienia Lassala, także wspólnie z Fundacją Friedrich-Schaeberta, staramy się organizować refleksje wokół tych kwestii, ponieważ uważamy, że sprawne państwo, które jest inkluzywne, które bierze na siebie odpowiedzialność, którą zrzuciło z siebie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, także sprzyja budowie takiej demokratycznej, inkluzywnej sfery publicznej. I być może czasami paradoksalnie to powoduje, że zyskujemy w tych kwestiach także takich nieoczekiwanych sojuszników i często na naszych debatach goszczą osoby wywodzące się z innych tradycji politycznych. Stąd chciałem powiedzieć, że obecność profesora Rafała Matyi, być może dla profesora Rafała Matyi to spotkanie także było inspirujące, że zetknął się z inną tradycją, ale to jest chyba coś, co dzisiaj łączy ludzi, którzy wywodzą się z różnych tradycji, a nie odnajdują się w tym bieżącym sporze politycznym, który jakby nie odpowiada na te potrzeby współczesności. Zresztą nawet sam nasz patron, Fernanda Sa, to była osoba, która przywiązała dużą rolę do państwa i nawet w tej sprawie spotykał się z Bismarckiem, więc coś jest na rzeczy. Szanowni Państwo, zamykamy ten cykl seminariów. Chcielibyśmy, mam nadzieję, że nam się to uda, wspólnie z Fundacją Berta w przyszłym roku w takiej formie książkowej opublikować zapisy wszystkich dotychczasowych seminariów. To jest książka, w której zebraliśmy dorobek naszego poprzedniego projektu poświęconego kryzysowi demokracji. Wszystkie nasze poprzednie spotkania są dostępne na naszym kanale YouTube, na naszej stronie internetowej, więc zachęcam do zapoznania się i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych dyskusjach i życzę Państwu miłego wieczoru.
Thank you.